Szanowni Państwo, zaczynamy. Szczęść Boże, dobry dzień. Jest 10 dzień lutego 2020 roku. Otwieram posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw bogactw naturalnych i aktywów narodowych i informuję, że to posiedzenie jest prowadzone wspólnie i w porozumieniu równolegle z posiedzeniem zespołu, którego przewodniczący, pan poseł Sachajko, siedzi za tym stołem parlamentarnym. Proszę o przypomnienie nazwy zespołu. Zespół do spraw bezpieczeństwa energetycznego Polski w oparciu o krajowe nośniki energii oraz OZE. Posiedzenie tego zespołu rozpoczęte przed 3 godzinami nie osiągnęło żadnych konkluzji, a wręcz przeciwnie, pojawiło się mnóstwo bardzo ważkich pytań, ciekawych wypowiedzi, kontrargumentów i dlatego zaproponowaliśmy Państwu, w większości, jak widzę, obecnym na tym posiedzeniu poprzedniego zespołu, zaproponowaliśmy kontynuację pracy właśnie połączonych zespołów. Jednakowoż w dniu dzisiejszym gościmy pana ministra Piotra Dziadzio, głównego geologa kraju, sekretarza stanu i to jego poprosimy o rozpoczęcie naszego posiedzenia prezentacją, która będzie stanowiła punkt wyjścia do dalszej dyskusji, do zadawania pytań ze strony zgromadzonych. Zauważam jeszcze, że za stołem prezydialnym w silnej reprezentacji Koło Poselskie Konfederacja pan prezes Janusz Korwin-Mikke, przed chwilą pojawił się tutaj jeszcze pan poseł Dobromir Sośnierz i pewnie do nas wróci przewodniczącym zespołu bogactw naturalnych i archiwów narodowych jest pan poseł Robert Winnicki, którego natłok nawału i inne ważne obowiązki poselskie trzymają dzisiaj z dala od Warszawy i od tej sali. Ja postaram się pana posła Winnickiego godnie zastąpić. Proszę zatem pana ministra o prezentację. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, krótko chciałem omówić zagadnienia, o które Państwo poprosiliście Ministerstwo Klimatu, a głównie te pytania zostały skierowane do mnie jako do głównego geologa kraju. Tematem tego mojego wystąpienia, które traktuje dość ogólnie bardzo szeroki zakres występowania i zagospodarowania surowców naturalnych, mineralnych na terenie naszego kraju, będzie stan i wielkość zasobów, koncesje i polityka surowcowa, która jest na etapie pewnej weryfikacji w tej chwili. Prezentacja jest przygotowana dla Państwa, dla Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych i obejmuje te 3 zagadnienia w sposób taki bardzo ogólny. Nie wszystkie zagadnienia, które zostały w tej prezentacji, ona jest dość długa, bo ona ma kilkadziesiąt slajdów tak naprawdę, żeby Państwu pokazać, jaki zakres tematyczny dotyczy ta prezentacja. I sądzę, że nie będę w stanie odpowiedzieć na pytania, które w czasie lub po mojej prezentacji się pojawią, albo w trakcie nawet, jeśli Państwo będziecie mieć taką wolę, żeby w trakcie prezentacji zadawać pytania. To już zależy od pana przewodniczącego i o formie. Postarajmy się, panie ministrze, dojechać do końca tej prezentacji tak szybko, jak tylko to możliwe. Dobrze. A państwa informuję, że wszystkie prezentacje, które są prezentowane podczas posiedzeń naszych zespołów, są już lub będą dostępne poprzez strony internetowe www.sejm.gov.pl, a zatem kto by coś dzisiaj przeoczył, ten będzie mógł zrobić sobie powtórkę z całości. Bardzo proszę, panie ministrze, tak z góry nie dawać za wygraną, proszę nas nie rozczarowywać tym, że na żadne z pytań, które się mogą nasunąć, pan nie odpowie, ale właśnie, żeby
żeby dać sobie czas na zadanie tych pytań i na próbę przynajmniej odpowiedzi na nie. Spieszmy jak najszybciej ku końcowi prezentacji. Okay. Bardzo proszę. Okej, dobrze, dziękuję bardzo. Tytułem wprowadzenia. Szanowni Państwo, informacje na temat złóż kopalin, które są odkryte i są udokumentowane na terenie Polski, są prowadzone od 1919 roku, czyli od momentu powstania Państwowego Instytutu Geologicznego, czyli zaraz po odzyskaniu niepodległości powstał Państwowy Instytut Geologiczny, którego zadaniem było, jest nadal, badanie budowy geologicznej Polski, tworzenie i kompletowanie zbiorów petrograficznych, mineralogicznych, paleontologicznych oraz kopalin użytecznych i wszystkich materiałów służących do wyjaśniania budowy geologicznej kraju i zobrazowania jego bogactw kopalnych. Takie były pierwsze tezy powołanego do życia Instytutu Geologicznego i one nadal zostają aktualne, jak Państwo widzicie. Bilans zasobów był prowadzony i jest prowadzony do dnia dzisiejszego i różnie w historii się on nazywał. Był on bilansem zasobów kopalin użytecznych w latach 54-71, był bilansem kopalin w Polsce w latach 72-75, był bilansem zasobów surowców mineralnych wód podziemnych w latach 76-80, był bilansem zasobów kopalin wód podziemnych w latach 81-2010, a obecnie jest bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce w okresie na lata 2011 i 2019. I proszę Państwa, ja taki bilans kopalin zasobów Państwu przyniosłem. On jest publikowany, został publikowany. Trzy egzemplarze mam dla Państwa. Myślę, że to jest wystarczająco, jeśli ktoś z Państwa... No nie, ale na tą chwilę. Tak, tak, bardzo proszę. Dobrze, to bardzo proszę i ten trzeci egzemplarz też. Tak, bardzo proszę. Oczywiście bilans jest dostępny również na CD i w wersji cyfrowej, także nie będzie problemu z jego dystrybucją. Każdy z tych wydań posiada również płytę CD, więc dystrybucja tego jest bardzo łatwa dla Państwa, wśród Państwa. Szanowni Państwo, kontynuując. Jak wyglądało z historycznego punktu widzenia zakres danych zawartych czy zawieranych kolejno w bilansie złóż? Na samym początku, czyli już w 1955 roku, po wielu latach, mieliśmy 263 złoża udokumentowane i one zostały zawarte w tym pierwszym podstawowym bilansie. Zobaczcie Państwo, ile jest, ja nie będę omawiał każdego, ale jak wygląda praca Służby Geologicznej Polski na przestrzeni lat i jak wygląda dokumentowanie i rozpoznanie Polski, Rzeczpospolitej tak naprawdę. Zobaczmy Państwo, jak zmienia się, jaki następuje drastyczny dosyć wzrost dokumentowanych zasobów, dokumentowanych złóż, szczególnie w ostatnich latach, czyli od 2005 roku mamy wzrost prawie o 5 tysięcy, 4 tysiące złóż udokumentowanych. Łącznie w bilansie kopalin Polski mamy na dzień 31 grudnia 2018 roku, bo to jest ostateczna wersja, mamy 14 tysięcy udokumentowanych, ponad 14 tysięcy udokumentowanych złóż. Szanowni Państwo, dla przybliżenia obrazu i złożoności tego problemu, każde zasoby geologiczne, które mamy, którymi dysponujemy, są określone w zakresie konkretnych kategorii. W Polsce stosujemy zasoby i opisujemy je kategoriami. Kategoriami zasobów geologicznych i tutaj mamy, to są takie kategorie A, B, C, 1, C, 2 i D. Zasoby, które się dzielą kolejno na zasoby bilansowe, zasoby pozabilansowe i te, które są możliwe do wyeksploatowania, czyli zasoby przemysłowe i te znowuż dzielimy na operatywne, czyli te, które wykorzystujemy bezpośrednio w naszej pracy.
To są dwie klasyfikacje spójne z sobą pokazane, według których się posługujemy w opisie zasobów geologicznych, zasobów naturalnych. Każda kategoria ma oczywiście odpowiedni stopień rozpoznania, odpowiedni stopień udokumentowania zasobności złoża, ze względu na to, żeby to było czytelne, dla zrozumiałe w świecie geologii i w świecie już górniczym. Szanowni Państwo, to jest takie krótkie, wstępne bardzo podsumowanie stanu kopalin i zasobów, które w oparciu o te 14 tysięcy złóż, które mamy udokumentowane, możemy wykazać. Zatem przy surowcach energetycznych ciekłych, tutaj rozumiemy ropę naftową w tym zakresie, mamy udokumentowanych 23,5 miliona ton ropy naftowej na terenie Polski, łącznie z obszarem bałtyckiej, czyli Polskiej Strefy Ekonomicznej na Bałtyku. Jeśli chodzi o surowce energetyczne gazowe, gaz metan, mamy 363 złoże udokumentowane i wydobywalne zasoby, to są zasoby na poziomie 242 miliardów metrów sześciennych. Surowce energetyczne, 252 złoża o zasobach, 84 miliardy, prawie 85 miliardów ton. Energetyczne, węgiel brunatny, węgiel kamienny tutaj w tym odniesieniu. Metaliczne, 33 złoża, 2,5 miliarda ton. Surowce chemiczne, 50 złóż, 91,5 miliarda ton. Surowce skalne, tu mamy najwięcej złóż o zasobach ponad 61 miliardów ton. To są surowce skalne, które łatwo możemy sobie też zdefiniować jako wszystkie nasze złoża piasku, żwiru, wapieni, granitów, piaskowców i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest na bieżąco dokumentowane i weryfikowane. Szanowni Państwo, jak to się w podziale kształtuje, te zasoby, o których wspomniałem, i jak się kształtuje wydobycie, czyli jak my jako kraj korzystamy z tych zasobów na dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi o te najważniejsze surowce nasze energetyczne, czyli gaz ziemny i udokumentowane zasoby na poziomie tych 140 miliardów metrów sześciennych, rocznie wydobywamy 4, prawie 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Zapotrzebowania jest około 15-16 w tej chwili miliardów metrów sześciennych w naszym kraju. Metan z pokładu węgla to jest to, co rodzi się dopiero, taka kategoria eksploatacji zasobów z obszarów górnośląskiego, głównie zagłębia węglowego. Oczywiście przygotowujemy się do tego, ażeby ten surowiec był wykorzystywany w kolejnych latach w innych obszarach również, ale to jest na etapie w tej chwili projektów dopiero. I to jest niewielka ilość, bo to jest 32 miliony metrów sześciennych. Jeśli chodzi o ropę naftową, to przy zasobach prawie 24 milionów ton ropy eksploatujemy zaledwie 1 milion ton w skali roku. Czyli tam jest, to jest niewiele i większość tego obszaru pochodzi właśnie z zachodniego części Polski i z Morza Bałtyckiego. Węgle brunatne 61 milionów ton, węgle kamienne 63, prawie 64 miliony ton. I teraz ja chciałem tu Państwu zwrócić jeszcze uwagę, to jest odniesienie do tego pierwszego... Miliardy, przepraszam. Przepraszam bardzo. Proszę? Tak, dziękuję bardzo za korektę. Zasoby bilansowe są to zasoby spełniające ograniczenie wartości parametrów definiujących złoża, czyli to są te, które jesteśmy w stanie tak naprawdę wydobyć. A wydobycie tutaj, tak jak Państwu powiedziałem, to jest to, według definicji, to jest całość kopaliny odłączonej od złoża, tu w tym przypadku w roku kalendarzowym. Coś za szybko. Surowce metaliczne i chemiczne. Rudy cynku i ołowiu.
też dla przykładu podaję Państwu zasoby bilansowe, ile mamy tych zasobów bilansowych i jakie jest wydobycie w skali roku. 83 miliony, natomiast wydobycie jest 1,5 miliona ton. Rudy miedzi. Aha, jeszcze zapomniałem w pierwszej kolumnie ilość złóż podaję, żebyście Państwo też wiedzieli, jak to statystycznie wygląda, jak to się przekłada. Więc rud miedzi mamy w tej chwili złóż udokumentowanych 12, prawie 2 miliardy ton rud miedzi, a eksploatujemy 30 milionów w skali roku. Mniejsze i mniej wykorzystywane w gospodarce narodowej minerały takie jak baryt, fluoryt czy też siarka w formie takich występujących w prawie rodzimej. Sole potasowo-magnezowe, sól kamienna znana nam wszystkim. Też nie jest to taki imponujący procent wydobycia lub brak, tak jak w tych poprzednich trzech, które wymieniłem, brak eksploatacji. Nie ma potrzeb w tej chwili, więc dlatego się to nie eksploatuje, tych zasobów. Surowce skalne. Tego jest bardzo dużo i tak jak Państwu powiedziałem na samym początku, mamy mnóstwo kategorii tych surowców skalnych poprzez ilaste skały, które eksploatujemy, czyli bentonitowe, iły, bentonity, dolomity, potem mamy siarczany, potem mamy wszystkiego rodzaju skały krzemionkowe, krzemianowe, kwarcytowe i tak dalej, piaski, żwiry, surowce kaolintowe, również torf jest w tej kategorii, wapienie, granity, bazalty i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj tą statystykę, ciężko ją omawiać dla Państwa, tą statystykę, prezentacja jest dostępna będzie, także Państwo za konkretnym surowcem będziecie zainteresowani, to bardzo łatwo sobie odszukać, to w prezentacji będzie. Nie mamy złota udokumentowanego na terenie Polski. Przynajmniej na tą chwilę jest prowadzone postępowanie w zakresie przygotowania ewentualnie do poszukiwań w Sudetach. A to złoto z miedzi? Powiem szczerze, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ile, ale to są kilogramy. To są kilogramy. Szanowni Państwo, notujmy pytania, a odpowiedzi, które by nie padły na tym posiedzeniu, pan minister obiecał nadesłać pocztą, nie wiem, czy zwykłą, czy super ekstra, ale w każdym razie, szanowni Państwo, żadne pytanie, które tutaj padnie, nie zostanie zlekceważone. Bardzo proszę zatem wszystkie pytania, które wam się w tej chwili nasuwają, proszę notować na mankietach, na serwetkach, w notesach. I zadajmy je po zakończeniu prezentacji. Okay. Szanowni Państwo, mamy również wodę. Woda, która jest istotnym i będzie istotnym elementem bogactw naturalnych, będzie rozpatrywana w tych kategoriach, jak już nie jest rozpatrywana i z mojego punktu widzenia będzie rozpatrywana nie tylko jako woda pitna, woda słodka, jak również woda mineralna, czy woda termalna, czy też nawet solanka, którą możemy do różnych innych celów gospodarczych wykorzystać w przyszłości. Zasoby geologiczne, bilansowe, statyczne to są ilość wody, którą możemy uzyskać na terenie... Oj, przepraszam. Coś za szybko. I te zasoby podaje się w tysiącach metrów sześciennych. To jest 32 miliardy 143 miliony 29 tysięcy metrów sześciennych wody. Zasoby geologiczne, bilansowe, eksploatacyjne to jest około 6 miliardów metrów sześciennych wody. Pobór, który jest, i zasoby geologiczne, bilansowe to są te, których dysponujemy tak naprawdę i w docelowym okresie czasu moglibyśmy zagospodarować czy wykorzystać. Natomiast pobór, który jest w skali jednego roku, to jest około 13 miliardów metrów sześciennych. Taki jest pobór wody.
I tutaj to takie samo zestawienie, jeśli chodzi o województwa i bogactwo kolejnych województw w zakresie ilości wód, którymi dysponują. Są to zasoby, są to ilości złóż, są to zasoby geologiczne bilansowe pokazywane, zasoby geologiczne, te, które są eksploatacyjne i ten pobór, o którym już wspomniałem, i sumaryczny pobór. Także tak to się kształtuje na terenie naszego kraju w konkretnych województwach. To jest mapa geologiczna, mapa, przepraszam, na którym zaznaczone zostały wszystkie udokumentowane złóż kopalin w Polsce. Mniej więcej tak, tak jest pokrycie na terenie naszego kraju różnymi surowcami. Mamy surowce energetyczne, mamy surowce chemiczne, mamy metaliczne, mamy skalne i mamy wody, które są uznane jako kopaliny, czyli te wody mineralne i wody słodkie. Tak to się kształtuje na terenie naszego kraju, więc stan rozpoznania jest bardzo dobry, natomiast cały czas mówimy, że cały czas służba geologiczna pracuje nad rozpoznaniem nowych obszarów. Kopaliny i surowce. Na tle mapy Polski zaznaczone kolorami zostały te najważniejsze surowce, czyli obszary, gdzie mamy z perspektywy występowania. Nie mam tutaj bardzo dobrego wyświetlania, podświetlania, bo na tym ekranie nie mogę laserem pokazać Państwu, ale wszystkie te obszary, o których najbardziej kontrastowe, czyli to szare, na samym dole, czyli w Karpatach, zapadlisko przedkarpackie, to dotyczy przykładowo gazu ziemnego i ropy naftowej. Lubelszczyzna są takie ciemnoszare fragmenty, dotyczą rozpoznania bardziej ciemnoszare, takie prawie brązowe, węgiel kamienny, a te takie... Ciężko mi to jest powiedzieć, bo każdy odbiera inaczej kolory tak naprawdę, ale szare to dotyczą obszarów, które mogą być potencjalne w zakresie występowania gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych, tak samo jak to mamy na północy Polski w rejonie Bałtyku, w rejonie synekizy perebałtyckiej, czyli tam, gdzie mamy Zatokę Gdańską i na południe. I taka szczegółowa mapa pokazuje nam również, jakie są perspektywy w kontekście globalnego obrazu Polski. To, że mamy punktowo wskazane złoża, ja tu, tak jak mówię, nie jestem w stanie Państwu pokazać, ale może podejdę do tablicy tutaj. Punktowo zaznaczone są złoża, natomiast cały, chociażby tutaj złoża ropy czy gazu, natomiast cały ten obszar jest zaznaczony jako obszar nadal perspektywiczny i w takim kontekście chciałbym, żebyście Państwo patrzyli na to. Na każdą z tych kolorów tak jest, że w tym niebieskim, w tym szarym, w tym fioletowym zawierają się małe złoża, natomiast całe obszary są określone jako obszary perspektywiczne, czyli tam możemy się spodziewać udokumentowania kolejnych zasobów. Pan przewodniczący Sachajko opuszcza nas, ale posiedzenie zespołu trwa. Posiedzenie połączone dwóch zespołów parlamentarnych. Kopaliny energetyczne. Chciałem Państwu przybliżyć, jak bardzo złożony jest ten problem rozpoznania budowy geologicznej złóż. Dla przykładu wybrałem dwa obszary, czyli obszar zachodni i wielkopolski, występowania węgla brunatnego. Z lewej strony mapa Polski, z prawy górny róg, są zaznaczone dwa na żółto obszary, zachodni i wielkopolski. I te dwa obszary są po lewej stronie zaznaczone z fioletowymi fragmentami. Mamy duży obszar zachodniego występowania złóż węgla brunatnego, natomiast ta mapa zachodnia i Wielkopolska pokazuje, jak te złoża węgla brunatnego w budowie geologicznej wyglądają. Czyli one są uzależnione od wielu czynników. Zobaczcie Państwo, nie pokrywają one w
całości tego obszaru zaznaczanego, tylko występują fragmentarycznie. Miocęńskie złoża tutaj węgla brunatnego są powiązane z obniżeniami tektonicznymi i w tamtych obniżeniach się one doszło do ich nagromadzenia. Więc rozpoznajemy tylko te fragmenty, tak jak mówię, nie całość, rozpoznajemy tylko we fragmentach tam, gdzie one są fizycznie, zostały zachowane w rozwoju geologii, w rozwoju budowy geologicznej. Na tej dużej mapie, na samej w centralnej części pokazane są zlokalizowane te właśnie kopaliny energetyczne. Jeszcze raz, ropa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny i w obszarach, których możemy się ich spodziewać do dalszej dokumentacji, do dalszych prac. Kopaliny chemiczne, wymienione wcześniej, baryt, fluoryt, fosforyty, siarka, skały diatomitowe czy ziemie diatomitowe, sole potasowo-magnezowe, sole kamienne, ziemie krzemionkowe. To są te dwa obszary występowania w Polsce, gdzie są one udokumentowane i eksploatowane. Wody podziemne. Tak na wstępie Państwu wspomniałem, też cały kraj nasz pokryty jest w różnym stopniu różnego typu wodami, ale głównie jeśli chodzi o wody słodkie i wody termalne, to niestety ten obszar jest bardzo mało rozpoznany i nie ukrywam, że jest to jakby najsłabiej udokumentowany obszar, który będzie podlegał i podlega cały czas analizom. Niemniej jednak z mojej wiedzy pewne obszary, które dotychczas były uznawane za bardzo perspektywiczne pod względem na przykład wód geotermalnych w wyniku nawet ostatnich wyników wierceń, no nie potwierdzają się, że te zasoby tych wód geotermalnych występują, szczególnie jeśli chodzi o południową część naszego kraju. Najbardziej perspektywiczna jest tutaj część Niecki Łódzkiej, Niecki Warszawskiej, no i oczywiście całe województwo zachodniopomorskie, słabiej zdecydowanie dolnośląskie i podkarpackie i słabiej zdecydowanie, z wyłączeniem tutaj Niecki Podhalański, gdzie wiemy Państwo, że mamy geotermię podhalańską i to na bardzo wysokim poziomie rozwiniętą. Oprócz tego mamy wody lecznicze i również solanki, które występują i najczęściej towarzyszą one innego typu złożą na przykład gazu ziemnego czy ropy naftowej. Kopaliny skalne. Tego, jak powiedziałem Państwu, jest najwięcej udokumentowane, ale cały czas prace nad dokumentowaniem kopalin skalnych są prowadzone. Tutaj też nie jestem w stanie Państwu pokazać, bo te kolory się tutaj tak zlewają na tej mapie. Jest ich tak gęsto, że ciężko. Natomiast legenda jakby i po wnikliwym popatrzeniu na tą legendę i próbie odnalezienia tych surowców będzie to łatwe do lokalizacji. Okej. Informacje na temat udokumentowanych złóż kopalin w Polsce są ogólnie dostępne. Surowce mineralne Polski na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego, tu jest zakładka wskazująca, jak ona wygląda, i jest prowadzona taka zakładka na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego od 2011 roku. Jest to taki system, który został wprowadzony. Nazywa się on System Gospodarki Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS. I on również zawiera te same dane, które zawiera bilans surowców złóż kopalin w Polsce. Czyli Państwo możecie poprzez link, który tutaj jest wskazany, znaleźć się na stronie i odnaleźć szczegółowo informacje dotyczące surowców, każdego surowca i aktualnego stanu rozpoznania budowy geologicznej kraju w zakresie surowcowym. Również mamy publikacje, które dotyczą
złóż mineralnych w Polsce. One są przygotowane najczęściej tutaj w języku angielskim i takich dotychczas było wydań 5, było w 95, była w 2000, 2005, 12, 17, a kolejna planowana edycja jest w 22 roku. Wszystkie te, tam są zawarte takie podstawowe, najważniejsze informacje odnośnie surowców mineralnych Polski. Również jako niezależnie od bilansu. Dobrze, przejdziemy, proszę Państwa, do kolejnego elementu, czyli koncesje. To jest ten element, który oczywiście jest bardzo interesujący pod względem zagospodarowania, czy gospodarowania tymi surowcami poprzez ich koncesjonowanie. Sprawami koncesji, obszarem, który podlega koncesjonowaniu, jest oczywiście ropa naftowa, gaz ziemny, kopalnie stałe oraz metan z pokładu węgla, wody termalne, podziemne oraz bezzbiornikowe magazynowanie i składowanie odpadów. I proszę Państwa, tutaj pokazuję, w tym slajdzie chciałem Państwu pokazać, jak złożony jest to proces dla Ministerstwa Klimatu obecnie, Departamentu Koncesji Geologicznych i w moim obszarze, w moim pionie. Zauważcie Państwo, że w 2019 roku było 412 spraw prowadzonych, bardzo złożonych spraw, skomplikowanych. Udzieliliśmy 10 nowych koncesji na poszukiwania ropy naftowej, gazu ziemnego, na kopaliny stałe, czyli metan z pokładu węgla 7 i tam wody bezzbiornikowe magazynowanie odpadów 1. Generalnie spraw, które się toczyły, dotyczyły również wydanych decyzji zmieniających koncesję, czyli dostosowujących się do zmian prawa geologicznego i górniczego. Zostało złożonych 7 wniosków o udzielenie koncesji. Wnioski o zmianę koncesji to też są, czyli przedłużenie lub wycofanie się z koncesji przedsiębiorców, 105 spraw. Przeprowadzone postępowania przetargowe w zakresie chociażby nawet przetargów na rozpoznanie geologiczne, prowadzenie prac geologicznych w zakresie poszukiwania węglowodorów z rund przetargowych. I liczba obowiązujących koncesji na dzień dzisiejszy to jest, czyli na koniec 2009 roku jest 271. Ja Państwu pokażę jeszcze szczegółowo, jak to wygląda. Na gaz ziemny mamy 133 koncesje na terenie Polski. Na ropę naftową mamy 10 koncesji. Na ropę naftową i gaz ziemny. I tutaj mamy do czynienia z koncesjami, które są koncesjami eksploatacyjnymi, czyli przedsiębiorca posiada prawo do eksploatowania zasobów. Gazu ziemnego, ropy naftowej, również ropy naftowej i gazu ziemnego. Pokazane są przedsiębiorcy, którzy posiadają te koncesje również. Sumarycznie tych koncesji mamy 197 plus 74 koncesje, które zostały wydane na rozpoznanie i poszukiwanie tych złóż, daje nam tą liczbę 271 koncesji. Tutaj Państwu też powiedziałem, w jakim okresie czasu przedsiębiorcy będą eksploatować te zasoby, czyli do 2020 roku ulegnie prawdopodobnie wygaśnięcia, jeśli nie zostaną one przedłużone z różnych przyczyn, 7 do 2021, 10 koncesji, a mamy koncesje przyznane na lata 2030 i dłużej dla 72 obszarów, dla 72 koncesji. Więc to jest jakby po stronie przedsiębiorców dosyć zaawansowany stan prac. Jak wygląda rozkład koncesji węglowodorowych wydanych na terenie Polski? Tutaj jest ta mapa, która nam towarzyszy od samego początku z lewej strony, z obszarami, z prowincjami naftowymi, prowincjami, w których występują surowce energetyczne, czyli węgle, ropa naftowa, gaz ziemny. I na tym tle pokazane są koncesje dla naszych podmiotów, które obejmują i poszukują lub eksploatują
węglowodory. Część z tych koncesji, jak powiedziałem, jest koncesjami łącznymi. Na tej mapie również zaznaczone są koncesje, które zostały takie pomarańczowe. To są najnowsza runda przetargowa na koncesje węglowodorowe i to jest otwarty w tej chwili program, który zachęca przedsiębiorców, ażeby w tych obszarach składać wnioski koncesyjne i uczestniczyć w rozpoznaniu tych fragmentów budowy geologicznej Polski pod względem ropy naftowej, zasobności w ropę naftową i gaz ziemny. Oczywiście przymierzamy się do pozostałych obszarów, tylko żeby przygotować taką rundę przetargową, to wymaga analizy bardzo dużej ilości materiałów geologicznych, materiałów sejsmicznych, zestawienia, ujednolicenia charakteru tych danych, z wszystkich sprowadzenia do jednych warunków, że tak powiem, bo one były wykonywane w różnych latach. Różna jest jakość tych danych, więc przygotowanie takich danych to zajmuje dla Państwowego Instytutu Geologicznego bardzo duży okres czasu. Natomiast niemniej jednak mamy również możliwość przystępowania, czyli przedsiębiorcy mają możliwość przystępowania nie tylko w ramach rund przetargowych, ale również na podstawie takiej procedury open door, czyli może sobie przedsiębiorca, mając odpowiednią wiedzę na dany obszar, może sobie sam złożyć w oparciu o materiały, którymi dysponuje na stronie internetowej PIG-u, może te dane wykorzystać i sam wybrać sobie obszar do złożenia na koncesję. Z tym, że później ta procedura wymaga weryfikacji w tym zakresie, że ten obszar, który dany przedsiębiorca sobie wybierze, jest ujawniony i czekamy na zgłoszenia innych podmiotów, które byłyby zainteresowane złożeniem oferty na wydobywanie, poszukiwanie węglowodorów. I tylko wówczas wybieramy tą najlepszą ofertę, która z tych wszystkich wniosków się pojawi. Więc to jest taka strategia, która jest istotna z punktu widzenia maksymalnego rozpoznania budowy geologicznej. Daje taką możliwość innym przedsiębiorcom również, nie tylko jednemu. Koncesje kopaliny stałe. Węgiel brunatny, rudy cynk ołowiu, miedzi, siarka rodzima, sól kamienna, sole inne potasowe, węgiel kamienny, węgiel kamienny. I tutaj w tym zestawieniu również pokazujemy Państwu, jakie mamy złoża udokumentowane i jakie są koncesje i jakie te koncesje, na jak długo one zostały przyznane. I we wszystkich tych obszarach ci przedsiębiorcy prowadzą działalność, jest podana data zakończenia koncesji, wygaśnięcia koncesji. Pełna informacja, jaką mamy. I teraz tak, na węgiel brunatny mamy 10 koncesji, na węgiel kamienny i metan z pokładów węgla mamy wydanych 56 koncesji, pozostałe koncesje na rudy cynkowy to są 3 koncesje, rudy miedzi to jest 7, dla tutaj KGHM-u, dla KGHM też wydaliśmy koncesję na poszukiwanie, na eksploatację soli kamiennej, mamy również koncesję na siarkę, rodzimą, dla dwóch przedsiębiorców i dla jeszcze sól kamienna, dla inowrocławskie kopalnie Solina, soli Kłodawa. Generalnie takie same zestawienie, jak Państwu pokazywałem, jak długo te koncesje, kiedy one będą wygasały w kolejnych latach i do 2030 i dłużej, to będziemy mieli 51 takich koncesji, czyli ten długi okres czasu eksploatacji tych zasobów jest przewidywany. Dobrze, tutaj są pozostałe kopaliny, może to jest mało widoczne, ale tutaj Lubuskie to przedstawia nam obszar, gdzie są koncesje wydane na miedź, natomiast ta dolna, w dolnym prawym rogu są to obszary, gdzie wydane są koncesje na węgiel brunatny, który jest eksploatowany. Oczywiście to wszystko się zgadza z tą dużą mapą, taką geologiczną z prowincjami i z tymi generalnymi dużymi zasobami, prognozowanymi dużymi zasobami. Jak wygląda obszar koncesji na węgiel kamienny? Węgiel kamienny mamy tutaj Dolny Śląsk, prawa mapa, Górny Śląsk, środkowa mapa ta w centralnej części i oczywiście
przypisane są te koncesje różnym podmiotom i Lubelszczyzna, mamy tutaj tą lewą mapę. To są takie przybliżenia, żebyście Państwo mogli sobie z tego skorzystać. I tam wszystkie te, zarówno w legendzie, są opisane, do jakiego podmiotu należy koncesja, jak też również ewentualnie te, które są, nie należą do żadnego, te na jakim etapie są w tej chwili prac przy wydaniu koncesji, jeśli, czy też przy procedowaniu w zakresie wydania koncesji. Trzecim elementem, który chciałem Państwu przedstawić, o który Państwo też prosiliście nas, jest polityka surowcowa. Polityka surowcowa państwa. Tak przechodzę bez przerwy tutaj pomiędzy tymi slajdami, ale myślę, że tak powiedzieliśmy tutaj, będzie to potem w całości łatwiej się odnosić do tych zadań. Istotnym elementem jest posiadanie polityki surowcowej państwa, która będzie polityką racjonalną, wykorzystującą surowce naturalne, które również będą odpowiednio potraktowane w tym zakresie, że będą one mogły być zachowane i mogły być eksploatowane w kolejnych latach, jak również polityka państwa w zakresie surowców i taka geopolityka, czyli skąd surowce w razie sytuacji, że u nas te surowce ulegną wyczerpaniu lub są na wyczerpaniu i powinniśmy te surowce mieć docelowo źródło ich dostawy. Takimi istotnymi elementami, na które chciałem zwrócić Państwu uwagę, jest przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów 9 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej. Ja pełnię taką funkcję pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej. Odwołuję się właśnie do tego rozporządzenia. 17 maja 2016 roku też został powołany przez zarządzenie prezesa Rady Ministrów międzyresortowy zespół do spraw polityki surowcowej państwa, który jest, funkcjonuje, składa się on w tej chwili po wyborach, jest upgrade'owany, że tak powiem, czyli następuje uaktualnienie nazwisk, osób, które będą w nim brały udział. 14 lutego 2017 roku powstała strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która definiuje politykę surowcową państwa i wskazuje go jako jeden z takich zasadniczych, priorytetowych obszarów czy strategicznych obszarów do przygotowania. 31 maja zakończył się prace Stałego Komitetu Rady Ministrów przyjęciem uchwały Rady Ministrów dotyczącej właśnie polityki surowcowej państwa. 1 sierpnia 2009 roku nastąpiła zmiana na stanowisku głównego geologa kraju, pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa. W tym czasie były jeszcze procedowane takie ustawy jak Polskiej Agencji Geologicznej. Projekt ostatecznie nie został przyjęty przez Sejm, dlatego że nie był procedowany do końca poprzedniego kadencji Sejmu. Została przyjęta również polityka ekologiczna państwa na lata do 2030 roku. To jest polityka, która została przyjęta w lipcu 2019 roku. Polityka energetyczna państwa Polski. To jest to, co jest w trakcie dzisiaj przygotowywania i mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Zwracam na to uwagę, dlatego że to są wszystkie elementy bardzo istotne, które powinny być spójne i będą spójne z polityką surowcową państwa. Czyli i polityka ekologiczna państwa, jak również polityka energetyczna, to są dokumenty, które będą spójne, z sobą współgrać, będą miały podobny charakter i będą się wzajemnie uzupełniały. I tak jak tu jest napisane, że wszystkie te dokumenty będą miały istotny wpływ na kształt i zapisy, które będą później przyjęte w końcowym dokumencie, jaki będzie polityka surowcowa państwa.
Szanowni Państwo, w międzyczasie, żeby nie było, że nic się nie stało w międzyczasie od powołania nowego pełnomocnika do spraw polityki surowcowej państwa, 17 września 2019 roku został powołany zespół doradczy ministra do spraw geologii górnictwa i w tym obszarze zostały zdefiniowane, w tym zakresie działania tego zespołu zostały zdiagnozowane i istotnie przyjęte do realizacji trzy obszary. Obszar polityki surowcowej państwa, obszar prawa geologicznego i górniczego, który wymaga dosyć istotnym zmianom i obszar dotyczący służby geologicznej i Państwowego Instytutu Geologicznego. Są to elementy spójne z sobą i powinny się wzajemnie uzupełniać i będą się uzupełniać, ażeby mądrze przygotować i dobrze funkcjonalnie przygotować politykę surowcową państwa. Okej. Teraz tak. Krótko chciałem Państwu powiedzieć, jak ta polityka państwa w zakresie polityki surowcowej będzie wyglądała. Zakładamy istnienie polityki surowcowej państwa, która będzie zarówno krótkoterminowa, średnioterminowa, krótkoterminowa to jest na najbliższe 5 lat. Czyli to, co jesteśmy w stanie łatwo przewidzieć, zaplanować i realizować. 2030-40, te 20 lat, to jest to, w oparciu, co może się zdarzyć, co jest bardzo prawdopodobne, że się zdarzy i w których obszarach powinniśmy jak zabezpieczyć swoje własne interesy. I długoterminowych wynika i te średnioterminowe wynika również z polityki ekologicznej i polityki energetycznej, która jest równocześnie przygotowywana. Więc to są dokumenty w tych latach spójne. Natomiast długoterminowych my musimy przewidzieć potrzeby i rozwój kraju w zakresie różnych zdarzeń, również geopolitycznych, i zabezpieczyć interes państwa w długoterminowym horyzoncie czasu. Wszystkie te elementy powinny być odpowiednio omiernikowane i tak też zakładamy, że one będą wyglądały. Istotnym elementem, na który Państwu chciałem zwrócić uwagę, który również jest brany pod uwagę w tej chwili, jest polityka w zakresie zagospodarowania surowców antropogenicznych. Ale tutaj może nie surowców zgromadzonych na hałdach odpadów, ale surowców, które znajduje się na hałdach pogórniczych. Pracujemy w tej chwili nad definicjami, jak powinny definicje i co rozumiemy przez co. Niemniej jednak Państwo sobie zdajecie sprawę, mamy ogromne hałdy, czy mamy obszary pogórnicze, na których jest składowane są odpady eksploatacyjne, które wiemy z punktu widzenia dzisiejszej technologii, że możemy je wykorzystać ponownie. Więc tu przygotowujemy się do takiego projektu, do takich projektów i będziemy te zasoby, które są zgromadzone, pogórnicze, będziemy chcieli wykorzystać ponownie i wprowadzić je, że tak powiem, do bilansu surowcowego kraju. Tutaj pracujemy nad tym, nad definicjami, co jest odpadem, bo częściowo te hałdy są odpadami, a częściowo powinniśmy je umieć wykorzystać jako surowce, które ponownie wykorzystamy, surowce mineralne. Chociaż są zgromadzone i wykonane przez człowieka. W polityce surowcowej państwa istotnymi elementami, które będziemy definiować, będą konieczne do zdefiniowania, są tak zwane wstępnie określane pierwiastki czy minerały, które powinny być jasno zdefiniowane i ich potrzeby w horyzoncie czasu. Dzielimy i podzielimy je prawdopodobnie na surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne. Już taka w wstępnej wersji polityki surowcowej państwa taki podział został zastosowany. Niemniej jednak cały czas zastanawiamy się, czy on jest właściwy i czy taka będzie jego ostateczne brzmienie. Dlaczego powiem, to właśnie chciałem Państwu w tej chwili powiedzieć, bo musimy sobie zdefiniować, co to są surowce kluczowe dla kraju.
według takiej wstępnej, najprostszej definicji to są surowce w podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki. Najprostsze. Surowce strategiczne to są takie, które nie są w sposób wystarczająco pozyskiwane ze źródeł krajowych. Jeśli nie są, to znaczy, że musimy zabezpieczyć te surowce w kontekście czasu, jak i również dostaw surowców z innych obszarów geograficznych. I surowce krytyczne to są surowce kluczowe lub strategiczne, których możliwość pozyskania obarczona jest dużym ryzykiem. Surowce krytyczne, taka definicja istnieje w Unii Europejskiej i tu musimy zintegrować wszystkie nasze działania, ażeby terminologia była spójna i zrozumiała przez nas wszystkich. Ja dam przykłady Państwu surowców kluczowych, o których powiedziałem. Kluczowe, gaz ziemny. Zobaczcie Państwo, mamy zasoby, eksploatujemy prawie 5 miliardów, ale potrzeby kraju są duże. Duże, 15, a może docelowo 20, a może więcej, bo w tą stronę idziemy. Ropa naftowa, niewielkie zasoby, eksploatujemy prawie milion ton, jedynie milion ton. Węgiel brunatny, tutaj mamy i zasoby, i dużo eksploatujemy, to co jest wystarczające. Miedź, duże zasoby, tutaj eksploatacja jest na poziomie no, możliwości przedsiębiorcy. Zwrócę Państwu uwagę również na inne, czyli surowce strategiczne. To co już podałem, w pierwszym slajdzie, zobaczcie Państwo, że one są kluczowe dla funkcjonowania gospodarki, ale równocześnie one są strategiczne, dlatego że mamy niewielkie wydobycie, a duże potrzeby. Będziemy musieli zabezpieczyć dostawy tego surowca z perspektywy lat, tak jak mówimy w polityce surowcowej 25, 30, 40, 50. Musimy na to nałożyć jeszcze ten element zmiany i dostosowywania się do potrzeb energetycznych kraju, ale również surowców, które będą docelowo wykorzystywane, czyli nie do końca wiemy, czy będziemy mogli wykorzystać węgiel, ropę naftową, gaz ziemny i w jakim kierunku pójdą te zmiany. Tego jeszcze nie wiemy. Cały czas się nad tym zastanawiamy i patrzymy, obserwujemy, co Unia Europejska przygotowuje, jakie warianty, jakie pomysły. I tutaj się odnoszę już, to jest końcówka mojej prezentacji, odnoszę się również do tego, co powiedziałem. Unia Europejska pokazuje troszeczkę inaczej surowce krytyczne. To i definiuje je jako surowce, które są ekonomicznie i strategicznie ważne dla gospodarki europejskiej i wiążą się z wysokim ryzykiem związanym z ich dostawą. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że oni się koncentrują na troszeczkę innych surowcach niż my, czyli tu musimy dostosować również regulacje i nomenklaturę i nazewnictwo. Oni się tutaj koncentrują na pierwiastkach rzadkich, ziem rzadkich, ciężkich, lekkich, skał różnego innego typu, jak i również takim minerałom i czy takim pierwiastkom jak germant, czy bizmut, czy bor, czy też fluor, czy fosfor i tak dalej. Więc te rzeczy musimy dostosować, ażebyśmy mówili tym samym językiem, ale równocześnie, żebyśmy mogli zadbać o naszą politykę surowcową państwa i żeby ona była czytelna dla nas, czytelna i przewidywalna. I wiecie Państwo, na tym skończę w tej chwili, więc myślę, że nie wyczerpałem zadania, zagadnień, bo ono jest bardzo szerokie, ale z każdego tego obszaru chciałem Państwu przekazać chociaż namiastkę tych najważniejszych informacji, na który temat będziemy mogli szczegółowo rozmawiać. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proponuję panu zajęcie miejsca, bo na pewno pytań będzie sporo. Ja chciałbym zadać dwa pytania na rozgrzewkę. Pierwsze byłoby takie techniczne. Do jakiej głębokości złoża są brane tutaj pod uwagę? Bo to się nie pojawiło. I drugie pytanie byłoby takie, co pan minister powie o złożach nieprzebranych bogactw, które
rozmaite przekazy lokalizują na tak zwanym przesmyku suwalskim. Krótko powiem. Szanowni Państwo, słychać mnie, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o głębokość złóż, złoża węglowodorów sięgają do głębokości kilku tysięcy metrów tak naprawdę, ale warunkiem rozpoznania są możliwości techniczne, wiertnicze tak naprawdę. W tej chwili możliwości wiertnicze, które się w naszym kraju pojawiły i na świecie stają się takimi realnymi głębokościami, to jest w granicach 6-7 tysięcy metrów. Normalnie w zasięgu naszym są szybkich wierceń, szybkiego rozpoznania są do 4-4,5 tysiąca metrów, no, czasami do 5 tysięcy metrów możemy w ten sposób powiedzieć. Natomiast rozwój technik wiertniczych powoduje to, że możemy sięgać głębiej. Możemy sięgać głębiej, będziemy rozpoznawać głębiej te obszary. Z tym, że warunki geologiczne się zmieniają również z głębokością, musicie Państwo to też wiedzieć, czyli własności zbiornikowe tak zwane dla węglowodorów, porowatość, przepuszczalność to są te czynniki, które determinują występowanie zasobów i ich wielkości. Dlatego też istnieje koncepcja takiego poszukiwań głębokich złóż, to jest bardzo kosztowne, głębokich złóż w różnych obszarach Polski, jako metanu w skałach o charakterze metanu związanego, czyli występujących i towarzyszących skałom o bardzo niskich porowatościach i przepuszczalnościach. Ale jest to w procesie dopiero rozpoznania i wstępnych badań tak naprawdę. Czy dobrze wobec tego rozumiem, że ta prezentacja ujęła te złoża i te bogactwa, które mieszczą się w dziś jakoś tam uśrednionych parametrach rozpoznaniu przemysłu wydobywczego, tak. A wszystko co niżej to jest terra incognita. Z tym, że tak mówię, są bariery graniczne, czyli porowatość, przepuszczalność i to jest jakby ten czynnik, który determinuje o wielkości zasobów też naprawdę i możliwości akumulacji węglowodorów akurat w tym Dobrze. Przypadku. A druga kwestia taka punktowa, Suwalszczyzna. Ale jeszcze chciałem skończyć do tych złoża, bo to jest zagadnienie bardzo ciekawe, bo chciałem Państwu powiedzieć odnośnie głębokości złóż. Złoża węgla kamiennego chociażby nawet, które są rozpoznane i z punktu widzenia ekonomicznego udokumentowane sięgają 1250 metrów tak naprawdę. Mamy w zagłębie górnośląskie, którego być może zasoby są rozpoznane i wiemy o nich, że mogą występować węgle, już mniejsze pokłady czy cięższe pokłady i niżej. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego i nie wyobrażamy sobie możliwości prowadzenia w górnośląskim zagłębiu węglowym póki co, bo nie mamy takich technologii, na głębokościach 2000 metrów, żebyśmy mogli wydobywać węgiel kamienny z takiej głębokości. To dla porównania mówię. To jest też, bo to jest inny typ działalności. Chciałem te dwa elementy Państwu powiedzieć, przekazać. Czyli po pierwsze węglowodory, ale jeszcze wróciłbym do węglowodorów, do jednej kwestii, czyli tak zwanego gazu czy ropy z formacji łupkowych. To też jest element, który bardzo istotny. Przeżyliśmy cały boom łupkowy, mówiąc tak kolokwialnie bardzo. Przeżyliśmy go i geolodzy i wszyscy ci, którzy mamy świadomość, w jaki sposób tworzą się i węglowodory występują, no, mieli dużo znaków zapytania przystępując do tych prac, dlatego że odpowiednie warunki geologiczne są istotnym elementem, są czynnikiem możliwości rozpoznania i wydobycia tych węglowodorów. To jest jakby techniczne aspekty. Nie byliśmy do tego przygotowani. Mam nadzieję, że wrócimy niedługo z innymi możliwościami technicznymi, żebyśmy mogli próbować rozpoznawać te złoża na ponownie. Czyli dajemy sobie szansę. Nie zamykamy tutaj tego obszaru poszukiwań tak zwanego shale gazu, czy taj gazu, czy jakkolwiek inaczej nazwiemy. Jeśli chodzi o przesmyk suwalski i złoża Krzemianka i złoże, drugie jest złoże, Udryń. Szanowni Państwo, w 1988 roku pisałem pracę dyplomową z tego złoża. Akurat się tak składało, że byłem na tym złożu, widziałem. Potrafię merytorycznie się odnieść do tych nieprzebranych bogactw. I teraz tak. Złoże,
które występuje w skałach prekambryjskich na głębokości od 800 do 2300 metrów, jest złożem szlirowym, złożem soczewkowym, złożem niepokładowym, tylko jest rozmieszczone fragmentarycznie, w nieuporządkowany sposób całkowicie. Koncentracje rud, czy tytanu, czy magnetytu, czy ilmenitu i tak dalej, są różne w różnych miejscach. Zasoby, generalnie te, które zostały określone na, i udokumentowane wierceniami, zostało tam mnóstwo wierceń zrobionych. Sam je widziałem, te wiercenia, i byłem tam w tamtym okresie czasu. Tak jak powiedziałem, to był 86. I koncentracja, szanowni państwo, chociażby nawet wanadu jest na poziomie 0,26%, maksymalnie do 0,38%, ale z punktu widzenia ekonomicznego na dzień dzisiejszy to jest taka graniczna wartość 0,73%. Tej rudy tak naprawdę na takiej głębokości nie wyobrażamy sobie pod jeziorami, chociażby Czarną Hańczą, pod tymi obszarami, które są takimi atrakcjami tak naprawdę turystycznymi dla nas. Na dzień dzisiejszy technologicznie są one dla nas nieosiągalne. Bo jak sobie państwo możecie wyobrazić, budowa kopalni, której szyby będą sięgały 800 albo 2000 metrów, i przypadkowość, mineralizacja tych złóż, które są złożami pegmatytowymi, jest nierównomierna, czyli nie mamy jeszcze, tak jak w węglu kamiennym, pokładów, że możemy zaryzykować i pójdziemy po tym pokładzie, będziemy eksploatować te zasoby, jest obarczone dużym ryzykiem i ogromnymi kosztami. Kosztami, które są dzisiaj nieprzewidywalne. Budowa dzisiaj kopalni węgla kamiennego, taką symulację robiliśmy, do głębokości, powiedzmy, nie wiem, 700-800 metrów, to jest od 2 do 6 miliardów złotych. To są, ale mamy pewne złoże, bo mamy złoże udokumentowane węgla kamiennego, mamy pokład, znamy zasoby. Natomiast tutaj, gdybyśmy chcieli przy niskiej koncentracji pierwiastków, które są istotnymi pierwiastkami. Również taka legenda chodzi o anortozytach, które są pięknymi skałami ozdobnymi. Anortozyty, labradoryty, piękne, dekoracyjne skały. Czy możecie sobie państwo wyobrazić, żebyśmy anortozyty, które tworzą koncentrację łącznie z rudą, mogli wykorzystywać jako surowiec dekoracyjny? I czy wyobrażacie sobie państwo, chociażby nawet, możliwość prowadzenia podziemnej eksploatacji skał, tak jak mamy granity powierzchniowe czy piaskowce, i wywożenie tego w blokach anortozytowych na powierzchnię tylko dla dekoracyjnych, kiedy mamy te same skały wszędzie, tak naprawdę na terenie Rosji, gdzie mamy na terenie Kanady, Stanów Zjednoczonych, Chin, te skały dekoracyjne, i tam one są wykorzystywane, a nawet u nas już widziałem, że nawet grobowce są wykonywane w różnych miejscach z tego typu skał. To są skały o charakterze naprawdę ładnym, ozdobnym, mają taką mieniącą strukturę, bo to są plagioklazy, które budują właśnie nam taką izoloryczną grę barw, jak mamy wyszlifowaną powierzchnię, bardzo ładne. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli bloki z podziemi z 800 metrów, czy 1000, czy 2000 metrów wydobywać po to tylko, żeby mieć skały dekoracyjne. To jest też taka informacja. Rudy też mamy niewiele. Jeśli o tych strategicznych rudach, które mówimy, o tytanie, to mamy tlenku tytanu mamy 78 tysięcy ton, wanadu mamy 3000 ton. Wszystkie te rudy są dostępne, chociażby nawet w RPA na powierzchni w tej chwili, w dużej ilości. Tytanu mamy 78 tysięcy ton, wanadu 3000, to są wstępne, oczywiście to z dokumentacji wzięte, wanadu 3400, żelazo w formie tlenku 3400 ton, tak. To jest krzemiance. W Udryniu mamy generalnie tytanu 19 500, wanadu 700 ton,
No i żelazak, o którym mówimy, no to są tam już 73 tysiące ton, a w... Pan mówi panu ogólnie, a nie mówi pan teraz tylko o złożu suwalskim. Bo tylko złoże suwalskie mamy rozpoznane. Aha. I tylko tam, otworami wiertniczymi, które zostały, po pierwsze, bo powiem w ten sposób, wskazane badania grawimetryczne, które pokazują nam, gdzie ewentualnie mamy zaburzenia w grawitacji, wskazały na występowanie tego typu złóż magnetytowych. Badania, które zostały na całym obszarze Suwalszczyzny zrobione, wskazały tylko w jednym miejscu i tam też zostały one rozwiercone. Czyli jakby nie ma dużego prawdopodobieństwa, że poza tymi dwoma złożami występują, bo nie mamy anomalii grawimetrycznych tam i nie występują takie złoża. Nie prowadziliśmy obszar parków. I tak mówię, złoże zostało odkryte w latach 70., rozwiercane w latach 80., dokumentowane w latach 80. Dziękuję bardzo. Proponuję, żebyśmy zebrali serię pytań, na które pan minister będzie mógł odpowiedzieć. Proponuję zatem, żeby zgłosili się ci, którzy chcą pytania zadać. Bardzo proszę. Panie przewodniczący. Proszę bliżej mikrofon. Panie przewodniczący. Jakby wracam do głównego celu, jakim jest to dzisiejsze spotkanie, bo niewątpliwie pan główny geolog kraju nam dał krótką, taką precyzyjną dosyć informację, ale my to wszystko, co pan powiedział, to wiemy, bo obserwujemy tutaj mapy i tak dalej, to my to wiemy. Głównym celem dzisiejszego spotkania jest zadanie pytania właściwemu ministrowi, który odpowiada za, jako gospodarz tych naszych zasobów naturalnych, jak daleko posunięta jest przekazywanie kontroli nad naszymi zasobami kluczowymi, strategicznymi, krytycznymi, tak jak pan powiedział, obcym kapitałom. Świetnie. Czy pan minister zrozumiał to pytanie? Doskonale. Jakie będzie następne pytanie? Ale... Panie, szanowny panie pośle, jeśli tak będziemy, to my dzisiaj nic nie wyjaśnimy. Ja bym prosił... Właśnie, żeby coś dzisiaj wyjaśnić, skorzystajmy z obecności pana ministra i proszę zatem nie o koreferaty, na które, uwaga, czas zawsze będzie do państwa dyspozycji. Zadeklarowałem, szanowni państwo, że mnie nigdzie się dzisiaj nie spieszy. Posiedzenie tego zespołu może trwać, ale pan minister poinformował mnie, że nie może spędzić z nami reszty tego popołudnia i dlatego chciałbym, żebyśmy nie stracili okazji na zadanie pytań i uzyskanie odpowiedzi, a bardzo chętnie oddam głos na wypowiedzi szersze o charakterze koreferatu po tym, kiedy wyczerpiemy pytania do pana ministra. To znaczy, jeśli nie będzie tego koreferatu wcześniej, to tutaj nasi goście nie będą z kontekstu wiedzieli, jakie pytania mają zapytać. Bardzo proszę o pytania. Bardzo proszę o pytania zatem. Czy poza zadanym już pytaniem chciałby pan panu ministrowi postawić jakieś inne pytania? Tak, wiele pytań. To proszę je zadać. To pierwsze, jeśli chodzi o Suwałki, to Suwałki zostały udokumentowane setkami otworów. To są trzy intruzje i jest dokumentacja techniczna wykonana w latach 70. I według niej mamy, nie tak jak pan mówi, a to będziemy sprawdzać, nie tak jak pan mówi, że mamy tytanu 78 tysięcy, tylko mamy 96 milionów. Jeśli chodzi o wanad, to jest 3 miliony dwanadu w tych trzech złożach. Jeśli chodzi o rudy żelaza, to około 360 milionów. Dobrze, pozwolić mi podsumować, panie ministrze. Bardzo prosimy, ze względu na rozbieżność w tej sprawie szacunków i opinii, bardzo prosimy o przekazanie odpowiedzi na piśmie o pytanie dotyczące tych złóż suwalskich, które w tej chwili pośrednio się wyłoniło. To znaczy, jeszcze raz, jak urzędowo jest oceniana zasobność tych złóż? Otrzymamy taką odpowiedź na piśmie. Nie namawiam na to, żeby w tej chwili w trybie koreferatu polemizować z panem ministrem. Zadajmy tyle pytań, ile tylko państwo
macie do zadania. Ponieważ ja jestem organizatorem, głównym inicjatorem tego spotkania, ale... Szanowny panie, z całym szacunkiem proszę się podporządkować trybowi, w jakim prowadzimy to posiedzenie. To ja tylko jeszcze raz zapraszam, Przepraszam. Ja pana obserwuję. Proszę teraz o zadanie pytań. Panie pośle, pan marnuje też nasz czas. Proszę o zadanie pytań. Ja pana obserwuję na sali sejmowej i pan stosuje, pan ma pretensje. Proszę do władzy, o zadanie która, pytań. Która prowadzi komisję, pan ma pretensje ciągle. Dziękuję, odbieram panu głos. Proszę o zadawanie pytań. Tę samą technikę pan stosuje. Proszę o zadawanie pytań. Nie chcę dopuścić do tego, ażeby się... Szanowni Państwo, odbieram panu głos, dyktuję do protokołu, że w każdej chwili po udzieleniu przez pana ministra odpowiedzi na serię pytań, które państwo zadajecie, będzie czas na szersze wypowiedzi. Nikt nie zostanie tutaj pozbawiony możliwości zabrania głosu we wszystkich sprawach, które nas tu sprowadziły. Ale bardzo proszę, skorzystajmy z tej okazji, jaką jest osobista obecność pana ministra. Proszę o pytania. Tak, panie przewodniczący, ja mam szereg pytań, natomiast zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że pan Krzysztof Tytko, który jest wiceprzewodniczącym, jedną z czołowych postaci Obywatelskiego Komitetu Obrony Polski Zasobów Naturalnych, te wszystkie pytania, które ja mógłbym zadać, zna. Dlatego bardzo pana proszę... Dlaczego ich zatem nie zadaje? Zadaję, tylko że w drugim zdaniu, właściwie to było rozbudowane zdanie, przerwał pan mu wypowiedź i to spowodowało, że straciliśmy wszyscy tutaj czas. Dlatego bardzo pana serdecznie proszę i wszystkich państwa proszę, żeby pan Krzysztof mógł sformułować te pytania. Jestem przekonany absolutnie... Rozumiem zatem, że przekazał pan swoje pytania panu Krzysztofowi Tytce. Czy tak? Nie zadaje pan żadnych pytań. I chcę wyraźnie zasygnalizować, panie pośle, że jestem przekonany, że możemy tutaj rozdrobnić te pytania na 20 różnych ludzi, bo to jest mniej więcej tylu ludzi, którzy współpracuje z panem Krzysztofem Tytko, ale będzie zdecydowanie sprawniej czekamy i lepiej zatem dla nas wszystkich, żeby pan Krzysztof Tytko mógł zadać pytanie i proszę nie stosować takich praktyk w przyszłości. Bardzo pana proszę. Czy ktoś poza bo nie panem, tylko pan ma możliwość dyscyplinowania tutaj ludzi. Czy ktoś poza panem Krzysztofem Tytką chciałby zadać pytanie? Rozumiem. Pytam, czy ktoś poza panem Krzysztofem Tytką chce zadać pytania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Panie Krzysztofie, proszę wziąć pod uwagę to, że poza panem zgłosiło się jeszcze 7 osób do zadania pytań. Oddaję panu głos panie na powrót. Panie pośle, czy animozje między panem a panem Krzysztofem Tytko biorą górę tutaj w tej chwili? Szanowni Państwo, oddałem głos panu Krzysztofowi Tytce i zamieniłem się w słuch, żeby usłyszeć pytania, które zechce zadać panu ministrowi. Ale przerwał pan. Następne pytanie. Główny geolog kraju pokazał nam, jakie mamy dzisiaj udokumentowane złoże. Gdyby pan, nie główny geolog kraju, gdyby pan powiedział średnio, do jakiej głębokości jest udokumentowane te złoże średnio, o którym pan powiedział. Mogę zapytać, o które złoże chodzi? Nie no, tak no, średnio. Nie ma średni, każde złoże. No to węgiel brunatny występuje. Szanowny panie, węgiel brunatny, mówi pan, że ma pan wiedzę. Węgiel brunatny występuje na innych głębokościach. Węgiel kamienny ja na innych głębokościach. Ropa naftowa, gaz ziemny, surowce chemiczne, surowce mineralne na innych głębokościach, więc nie można tego uśredniać. Okej, okay, jakie jest średnio, niech to nie dotyczy danego surowca, tylko jaka jest średnia głębokość otworów poszukiwawczych czy badawczych, z którego wnioskujemy, co my w polskiej ziemi mamy. Jaka jest średnia głębokość? Jeszcze raz powtarzam, w jakim celu wiercony jest otwór? Jeśli otwór jest wiercony do celów udokumentowania, rozpoznania węglowodorów, są inne głębokości. Węgla brunatnego, inne głębokości mogą mieć 10 do 300 metrów węgla brunatnego. Węgla kamiennego mogą mieć od głębokości od 300 do 800 metrów. Węglowodorów od 1000, powiedzmy, to jest ekonomicznie uzasadnione w tej chwili, od 1000 do 7000 metrów. Mogą mieć. Złoża rud cynku i ołowiu od 80 do 300 metrów.
metrów złoża miedzi. Złoża miedzi, odpowiadam na pytania. Złoża miedzi mogą być w głębokości od 800 ja metrów pytam, do 1300-1800 metrów. Ja się nie pytam, jaki węgiel brunatny, jaki jest. Ja państwu chcę zrobić taki przekaz. Proszę państwa, ja państwu chcę zrobić taki przekaz. Generalnie polskie zasoby naturalne zostały zbadane tak dobrze do 1200 metrów. My mamy potężne ilości naszych zasobów naturalnych, o której mówi główny geolog kraju, poprzednik pana doktora Piotra Dziadzio, pan profesor Jędrysek. Mówi, że my jesteśmy najbogatszym krajem w Unii Europejskiej per capita i nie ma takiej prowincji w Polsce, że 97% powierzchni kraju jest pokryta naszymi zasobami kraju. I mówił jeszcze więcej. Proszę mi wskazać obszar i surowiec. Odpowiem panu merytorycznie panu na pytanie. Znam dokładnie budowę geologiczną. Ja nie wchodzę w szczegóły, ja tylko mówię ogólnie i powtarzam tylko pana poprzednika, który był trzy razy dłużej od pana głównym geologiem kraju, czyli miał większą możliwość. I proszę państwa, i główny geolog kraju mówi tak, że my, gdybyśmy rozpoczęli wydobywać te nasze zasoby, które mamy, to my w przeciągu 8 lat możemy stać się na skutek wydobycia tych surowców i sprzedania, możemy być najbogatszym krajem w Unii Europejskiej i możemy nadrobić wszystkie luki cywilizacyjne, które były tu poprzednio. Ale żeby teraz, proszę państwa, to zrobić, bo oprócz wierceń, proszę państwa, są również... Jednak bardzo proszę, za chwilę otrzyma pan prezes Korwin-Mikke w sprawie formalnej głos, a ja w sprawie formalnej. Szanowni państwo, jeszcze raz dużymi literami to anonsuję. Ja jestem zdecydowany prowadzić posiedzenie tego zespołu tak długo, jak długo państwo będziecie mieli jakiekolwiek pytania do zadania albo też jakiekolwiek tezy do postawienia. I bardzo zapraszam również pana Krzysztofa Tytkę do tego, żeby wystąpił wobec chętnych słuchaczy z referatem, który właśnie rozpoczyna, ale informuję, że pan minister opuści nas w czasie, jak mi anonsował, nie dłuższym niż kilkudziesięciu najbliższych minut, ponieważ szereg osób zgłosiło chęć zadania pytań panu ministrowi. W związku z tym zachęcam do tego, żeby teraz padły pytania, a żeby koreferaty zostały wygłoszone w drugiej części naszego posiedzenia. Tylko jednym zdaniem, tak? Proszę państwa, najwyraźniej pan przewodniczący nie chce dopuścić. Robi to samo, co polski rząd. Nie chcę dopuścić, ażeby informacja przeciekła od... Szanowni Państwo, głos w sprawie formalnej ma pan prezes poseł Korwin-Mikke. Ja najbardziej przepraszam, ale ja się nie znam na złożach, natomiast wiem, że jeżeli ktoś pyta o to, że jest, jaka jest głębokość otworów, to tych otworów wykonano 5 tysięcy, 10 tysięcy, nie wiem ile, ale jakaś średnia z nich istnieje. Więc pan się pytał o średnią, to jakaś średnia z nich na pewno istnieje, względu do czego one są robione. Ale ja podejrzewam, nie wiem, czy się mylę, że nie tylko się bada złoża przez robienie otworów, ale również metodami sejsmicznymi albo innymi, więc to pytanie nie jest. Natomiast błagam pana, pan nie zadaje pytania, tylko pan mówi to, co pan wie. To pan ma pytać, a nie mówić to, co pan wie. No, pytanie to, jest pytanie. A to, co pan zechce powiedzieć, będzie pan z całą pewnością mógł ogłosić i ja ostatni opuszczę tę salę, będę pana słuchał z zapartym tchem tak długo, jak długo zechce pan przemawiać. Ale już nie będzie głównego geologa kraju. Głównym spotkaniem tutaj dzisiaj było, żeby zrobić publiczną debatę między stroną społeczną a stroną rządową. Jeśli jest pytanie, to odpowiedź. Pan chce poinformować głównego geologa kraju o tym, co pan wie, tak? Nie. Ja też dokładnie tak samo rozumiem. Chcę się zapytać, jakie my jako właściciele tych zasobów, jakie mamy wątpliwości, żeby pan gospodarz tych naszych zasobów, które żeśmy jako naród powierzyli w zarządzanie tymi aktywami, najcenniejszymi aktywami, żeby te ewentualnie wątpliwości rozwiać. Na oczach całego społeczeństwa, bo nas oglądają na żywo. Ale odpowiem wszystkich. Czy ma pan wykształcenie geologiczne? Czy ma pan wiedzę? Zadaję pytanie. Jeśli ma pan, ja skończyłem technikum geologiczne, skończyłem studia wyższe, wiele lat pracowałem w geologii, znam doskonale budowę geologiczną Polski, zasoby.
Możemy rozmawiać panie o... Panie ministrze, skupmy jestem się inżynierem, na... Jestem inżynierem, górnikiem, skończyłem geologię. Skończyłem się, geologię, proszę pana. Skupmy się, panie ministrze, na kwestiach merytorycznych. Bardzo proszę, proszę o pytania. O nieodpytywanie zadających pytania, którzy reprezentują tutaj różne środowiska, różny poziom wykształcenia. Darujmy to sobie. Proszę o merytoryczne odpowiedzi i bardzo proszę o merytoryczne pytania. Można, tak? No, panie główny geologu kraju, jakie są, jaka jest różnica między intensywnością wykonywania otworów badawczych w czasach PRL-u, czyli od 1945 roku do 1989? Ile żeśmy tych otworów badawczych zrobili? A jaka jest różnica od, przez te ostatnie 30 lat transformacji? Tak w procentach. Ten, to jest jedno pytanie, ale w momencie jeszcze chciałbym zaraz zadać. Czy przewiduje pan, tak jak to było w czasach w poprzedniej trzeciej RP, że wtedy istniał Główny Urząd Geologiczny, który miał 49 przedsiębiorstw, które na całym kraju robiło badania geologiczne i dokumentowało te złoża. I czy potwierdza pan to, że w ostatnim okresie czasu, od momentu transformacji, gwałtownie wstrzymano rozpoczęcie wierceń, a dynamicznie rozpoczęto proces wydawania koncesji, gdzie za darmo udzielono koncesję wielu, albo prawie że za darmo, koncesje, które kosztowały miliardy na dzień dzisiejszy, miliardy złotych, i w długim okresie czasu bezprzetargowo wydawano koncesje na węglowodory i na inne surowce. Nie potwierdzam. Pokazałem wszystkie dokumenty, które są w zakresie przyznanych koncesji, macie państwo w prezentacji. Nie ma żadnych koncesji wydanej, która byłaby poza formalnymi procedurami, które przewiduje prawo geologiczne i górnicze. Pytanie było o to, czy o ile się zwiększyła albo zmniejszyła ilość przedsiębiorstw i badań, to jest pierwsze pytanie. Tak, ale to było wcześniejsze pytanie. My mamy tylko takie przedsiębiorstwa, które mają możliwość, czyli Polskie Górnictwo Nafty i Gazu, o takie ma możliwość, Służba Geologiczna, czyli Państwowa Służba Geologiczna, która nadzoruje te wszystkie prace, i wszystkie inne spółki, które prowadzą tak naprawdę działalność poszukiwawczą, eksploatacyjną na naszym kraju. To są spółki głównie Skarbu Państwa. To proszę powiedzieć, ile wykonano otworów w latach PRL-u, a ile w trzeciej EP? No takiej statystyki nie wiem, ale mówiąc szczerze, to w czasie PRL-u tak zwanego na pewno setki zostało otworów wykonane, natomiast na pewno po transformacji tych otworów było zdecydowanie mniej, ale wynikało to z tego, że koszty firmy nie mogły prowadzić tej działalności wiertniczej tak naprawdę, bo nie miały środków na to, ażeby te prace prowadzić tak naprawdę w dużej mierze. Nie było to sterowane w żaden sposób, bo ja pamiętam i doskonale wiem, jak programowanie prac wyglądało chociażby w PGNiG, kiedy ograniczone środki na wydawanie nawiercenia ograniczały również prace poszukiwawcze. Teraz troszeczkę to się zmienia, natomiast zmieniają się również techniki badawcze, dzięki którym istnieje dużo lepsze prawdopodobieństwo posadowienia właściwego otworu we właściwym miejscu i rozpoznania. Dawniej tych technik nie było, czyli sejsmicznych, grawimetrycznych, magnetotelurycznych itd., itd., więc nie ryzykowano postawieniem otworów, dlatego że te otwory były w dużej mierze negatywne. Kilkadziesiąt czy kilkaset negatywnych otworów spowodowało to, że został pewien przestój w pracach poszukiwawczych prowadzonych. Podnieśliśmy technologiczne, tak, ale nie mamy innych firm, które by prowadziły tego typu badania. Pomylił się pan. W czasach PRL-u nie wykonano setki otworów, a teraz wykonuje się mniej, tylko wykonano tysiące otworów. No setki, tysiące, oczywiście, że tak, ale przed wojną, no wie pan ile w Karpatach zostało wykonanych pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową otworów i kopanek? Proszę pana... Kilka tysięcy, 7-8 tysięcy otworów. Chcę państwu powiedzieć, że ropa naftowa
My ją mamy, tylko mamy ją na dużych głębokościach. To, co jest w Arabii Saudyjskiej, to, co jest w Iranie, to są złoża, które są właśnie na 7-8 tysięcy. Proszę pana, bo obserwuję, co się dzieje. Ale jakimi badaniami pan to stwierdził? Ale proszę, nie, to nie ja stwierdziłem, tylko ja czytam raporty z Arabii Saudyjskiej, z tych mocarstw, które mają pana, potężne Arabia Rosja. Saudyjska ma całkowicie inną budowę geologiczną, inne warunki geologiczne są. Jest całkowicie jest duże inne prawdopodobieństwo. Nie mówimy o prawdopodobieństwie, mówimy o faktach. Proszę, szanowny panie. Proszę pana, jeśli mówimy o geologii, to musimy mówić o złożach perspektywicznych, o złożach prognostycznych. Tu nie ma, dopiero fakty są wtedy, jeśli jest udokumentowane złoże. A ponieważ Polska Rzeczpospolita w ostatnich 30 latach nie dokumentowała złoża, więc tych faktów my nie możemy znać. Ale znamy, jakie są technologie, jakie są techniki i wiemy, że Polacy, polski rząd przez 30 lat nie stosuje najnowszych technik do tego, proszę żeby mi wskazać badać najnowsze techniki, których Polska nie stosuje w tej chwili. Choć jedną proszę mi wymienić. Proszę pana, choć jedną. Rozpoczynacie z opóźnieniem w tej chwili, jeśli chodzi o na przykład 3D. Rozpoczynacie z opóźnieniem, bo wszystko to się zaczyna. Dzisiaj proszę pana, badania, 3D badania w tej chwili, nawet 4D już stosujemy w Polsce. Jesteśmy innowacyjni, bardzo mocno rozwiązujemy budowę geologiczną. Rozpoczynacie, to ja o tym wiem, tylko chcę powiedzieć, że 30 lat zostało zmarnowanych, a w międzyczasie proszę pana, wydano jeśli nie było tej techniki w Polsce, technologii badań sejsmicznych 3D, jeśli tego nie było, czy 4D, to nie mogliśmy tego prowadzić. Jeśli ona była na Zachodzie wprowadzana dużo, dużo wcześniej, myśmy nawet do nich nie mieli dostępu tak naprawdę, bo były różnego rodzaju ograniczenia w tym zakresie. W tej chwili, jeśli jest sejsmika 3D dostępna do rozpoznawania budowy geologicznej, wszędzie jest stosowana, wszędzie, zaznaczam panu. Nawet ostatnio rozmawialiśmy wielokrotnie na temat, jak bardzo, jakie duże powierzchnie powinni się obejmować kraj rozpoznaniem sejsmicznym 3D, ale to są koszty, które przedsiębiorstwa musi ponieść tak naprawdę. Proszę pana, Skarb Państwa nie poniesie tych kosztów. Ja chcę panu powiedzieć, że inwestycja w zasoby, wydobycie zasobów naturalnych jest najbardziej pewną o wysokiej rentowności inwestycją. Także tutaj koszty nie mają roli, mają tylko rolę, ma stopa zwrotu z Szanowni Państwo, mamy rozbieżność w tym punkcie. Pan minister, bardzo proszę, raczy sobie zanotować i również w tym punkcie proszę o pisemną odpowiedź na zadane pytanie. Mamy wyraźną rozbieżność opinii i jak widać trudno te opinie w tej chwili uzgodnić. Bardzo proszę o następne pytanie. Ale w tej kwestii. W tej chwili odbywa się komisja, znaczy projekt poselski, który z 15 stycznia dotyczy tych dwóch podmiotów gospodarczych, czyli Miedzi Cooper Corporation i KGHM. Jak wiadomo, jak pan wie, cały KGHM jako polska firma została otoczona wianuszkiem koncesji przyznanym obcym kapitałom. Ale mówmy teraz, mam takie pytanie. Ja prześledziłem wszystkie te komisje z pana udziałem i te wszystkie odpowiedzi. I teraz jest takie pytanie. Jeśli wy teraz chcecie przywrócić prawo wstecz, czyli z 2020 roku przywrócić prawo z 2014 roku, żeby te sprawy dotyczące rozpoczęte i nierozstrzygnięte miały zostać rozpatrzone na starym prawie. To teraz, czy pan ma wiedzę, w momencie jak Ministerstwo Ochrony Środowiska przyznawało koncesję MCC, czyli Miedzi Cooper Corporation, na nową sól i miedzi, czy na ten moment, jak dobrze była zbadana w PRL-u już dokumentacja geologiczna dla jednej firmy, a dla drugiej firmy, tak? Bo ja tylko, proszę państwa, odpowiem tak, że to, co dostało Miedzi Cooper Corporation, to sam prezes tej firmy stwierdza, my mamy najbogatsze złoża w Nowej Soli, w całym tutaj, nawet KGHM nie ma takiej miedzi. My mamy koncesję do 10 milionów ton miedzi i mamy
kilkaset tysięcy ton. W kwestii formalnej, to nie jest pytanie, cebla. Tylko pan. Ale to w tym kontekście, bo tu chodzi o kontekst. Tu społeczeństwo musi i widzowie muszą zrozumieć kontekst tej całej sprawy. Więc jeśli pan doktor Dziadzio miał 40 minut na pokazanie swojej koncepcji, to my musimy mieć te 40 minut. Pan miał zadać pytanie. Ja chciałem się odpowiedzieć na to pytanie. Czy prawdą jest, że KGHM jest otoczony wianuszkiem koncesji? Prawdą jest, czy nie? Z obcym kapitałem. Powiem to w ten sposób. Nie ma rozstrzygnięcia do... Czy jest otoczony? Proszę? Czy jest otoczony? Nie ma rozstrzygnięcia, czy jest otoczony. Jeszcze raz państwu powiem. Koncesje, które zostały przyznane, zostały cofnięte, znalazła się w pierwszej instancji, sąd pierwszej instancji zwrócił i w tej chwili, żebyśmy mogli rozstrzygnąć, to musimy cofnąć prawo, cofnąć się wstecz, żebyśmy mogli rozstrzygnąć i wydać koncesję. Nie mamy innej możliwości w tej to chwili. To muszę państwu powiedzieć, że jak się cofnie te prawo, to ponieważ na starym prawie pierwszy wniosek złożyła Miedzi Cooper Corporation, a dwa miesiące później złożyła Miedź, a wtedy obowiązywała taka zasada. Kto pierwszy, ten lepszy. Ponieważ później... Warunki techniczne i warunki, które przygotowała konkretna firma, będą oceniane pod względem możliwości przyznania z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, nie na eksploatację. Szanowni Państwo, na poszukiwanie i na rozpoznawanie. Ale pan, pan wie, że jeśli podmiot gospodarczy, który otrzymał koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża, jeśli udokumentuje to złoże według kategorii, jakie wymaga minister ochrony środowiska, jeśli zrobi dokumentację geologiczną i ta dokumentacja geologiczna będzie zatwierdzona przez głównego geologa kraju, jeśli zrobi plan zagospodarowania złoża, jeśli ten plan zagospodarowania złoża jest zatwierdzony przez Wyższy Urząd Górniczy, jeśli zrobi operat szacunkowy i w tym raport o ochronie środowiska i ten raport zostanie zatwierdzony przez burmistrza i tak dalej, to wtedy taki podmiot gospodarczy automatycznie ma promesę na udzielenie koncesji. Jeśli pan by jej nie udzielił, to on będzie żądał od ministerstwa potężnych odszkodowań i proszę państwa, właśnie w ten sposób w arbitrażu są cztery potężne na rynku międzynarodowym. W Londynie, w Szwecji są cztery arbitraże. Ja myślę, że pan już odpowiedział na te pytania, które sobie sam pan zadał. Ale, no to, pan zaraz to sprostuje proszę w przyszłości, jak ja tak coś teraz powiem i coś jest niezgodne z prawem, proszę to publicznie opublikować, że pan Krzysztof Tytko wprowadza w błąd i manipuluje społeczeństwem. Bo to są dane od głównego geologa kraju, pana poprzednika. Jeszcze tylko dodam, proszę państwa, że te cztery podmioty, które zdobyły koncesję na poszukiwanie i one są sporne, to dzisiaj żądają, a je zdobyły za kilkaset milionów złotych, żądają 20 miliardów odszkodowania. Tych tematów ja mogę tutaj poruszyć olbrzymią ilość tutaj tego jest. I tylko w takiej debacie, proszę państwa, nie pytania i odpowiedź, bo trzeba, społeczeństwo musi znać ten cały podtekst tego wszystkiego i dopiero wtedy społeczeństwo się dowie, jak rządy kolejne manipulują informacją, jak nie komunikują społeczeństwa, co my mamy pod ziemią, po to, żeby szanowny, to... Szanowny, sekundę, chwileczkę, panie ministrze, panie ministrze, chwileczkę. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania do zadania panu ministrowi w dniu dzisiejszym? Masę pytań jeszcze mam. Panie ministrze, rozumiem, że pański czas dzisiaj dobiega końca. Chciałbym wobec tego zobowiązać pana do powrotu na następne posiedzenie naszego zespołu. Sekretariat będzie uzgadniał to z panem. Bardzo proszę, żeby zostały dzisiaj zadane jeszcze te pytania, które pan może własnoręcznie zanotować i które mogą być zadane na tyle skrótowo, żeby kwadrans wystarczył na oddanie ich serii. Bardzo proszę wszystkich, którzy chcieliby zadać inne pytania, które dzisiaj nie wybrzmią panu ministrowi. Bardzo proszę o zadanie ich, jeśli pan pozwoli, na przykład w formie pisemnej, a Prezydium Zespołu z całą pewnością przekaże te pytania panu ministrowi i zobowiąże pana ministra do udzielenia odpowiedzi na te pytania. Chciałbym... W kwestii formalnej, ja chciałem dostać odpowiedź na te dwa pytania. Czy KGHM jest otoczony wianuszkiem? Po drugie, czy ktoś żąda od Polski 20 miliardów? Zaraz poprosimy o to. Panie ministrze, chciałbym, żeby to było jasne, że część pytań zadanych ustnie,
część pytań zadanych pisemnie. Bardzo proszę, żeby pan potwierdził wolę udzielenia jasnej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, niezależnie od ich formy. I bardzo chciałbym, żeby pan potwierdził wolę zaprezentowania odpowiedzi na te pytania w następnej prezentacji, od której zaczniemy kolejne posiedzenie naszego zespołu. Tak? To znaczy chciałbym, żebyśmy nie byli zdani tylko na korespondencję, ale chciałbym, żebyśmy się umówili, że zobaczymy się ponownie na posiedzeniu zespołu do spraw bogactw naturalnych i aktywów narodowych. Czy tak? Szanowni Państwo, nie ma tutaj żadnego problemu z tym. Czy tak się możemy umówić? Chciałem tylko w pełni powiedzieć Państwu, jakie jest moje zdanie w tym zakresie. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby z Państwem się spotkać tyle świetnie razy. Chciałem skończyć zdanie. Ile jest tylko i będzie taka potrzeba. Natomiast chciałbym, ażeby te pytania, na które ja mam odpowiadać, były merytorycznie sformułowane, prawidłowo sformułowane, żeby nie budziły one wątpliwości w tym zakresie, w którą stronę pójść z odpowiedzią. I proponowałbym Państwa, nawet wszystkie te, które tutaj były ustnie zadane pytania, zostały spisane i żebyśmy mogli, żebym dobrze się do tego przygotował, dostał komplet dobrze zdefiniowanych, jasno pytań, na które będziecie życzyć sobie Państwo. Pan prezes Korwin-Mikke ponawia dwa pytania, na które odpowiedzi nie usłyszeliśmy. Ja zadałem dwa bardzo proste, to nie były w ogóle pytania pan wójty rady, ale ja to sformułowałem, na dwa pytania są jasne. Czy jest jakiś wianuszek na około GHM? Dwa, czy ktoś żąda od Polski 20 miliardów? Dałem Państwu mapę w tej chwili. To nie jest wianuszek, to są obszary. To są obszary, które są nierozstrzygnięte, powiedziałem Państwu. Nie wydane żadne decyzje są w tym zakresie. To są obszary, które zostały przeznaczone do przyznania potencjalnych koncesji, natomiast nie ma decyzji w tym zakresie żadnych. I nikt od nas nie żąda takich pieniędzy. Oczywiście, tak jak zostało powiedziane, jest sprawa w arbitrażu, natomiast to do arbitrażu należy decyzja, a nie do nas, ani do roszczących sobie pewne oczekiwania. Czyli pan potwierdza, że jest taka kontrowersja. Jest arbitraż, o tym państwo wiecie. A ja wiem, proszę państwa, do arbitrażu zgłosiły się cztery firmy. Jedna firma, jeśli chodzi o koncesję, jeśli chodzi o miedź, druga firma, jeśli chodzi o sole potasowe, trzecia firma, jeśli chodzi o ropę, czwarta firma, jeśli chodzi o węgiel kamienny. I skąd jest ta kwota 20 miliardów? Oni w pozwie uzasadniają, że państwo polskie wydało im koncesję i później w jakiś sposób prawa wchodzą inni, jest w ogóle całe zamieszanie i oni mówią, proszę nam wypłacić utracone korzyści w przyszłości. Pomimo, że myśmy włożyli tam miliard, to my chcemy 20 miliardów, bo tak oceniamy, że gdybyśmy tam to otrzymali, to nie tylko 20 miliardów będzie zysku, ale będzie 100 miliardów. Zobowiązujemy zatem pana ministra do przedstawienia nam przy następnej, najbliższej okazji informacji o tym, jakie sprawy są w arbitrażu i jakie są sumy roszczeń wobec Skarbu Państwa, wobec Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanej przez ministerstwo. Czy to jest czytelne, panie ministrze? To jest jedno bardzo ważne pytanie. Zainwestowano w innowacje setki albo nie miliardy złotych. I te innowacje rzekome to było tylko powtórzenie tych prac, które zostały wcześniej wykonane. I chciałbym, żeby pan się też do tego odniósł, bo jeśli my dzisiaj mówimy, że nie mamy środków na badania, na wiercenia, na badania, bo marnujemy dziesiątki miliardów złotych na każdym kroku w górnictwie węgla kamiennego, tak samo w geologii są marnowane. I proszę też odpowiedzieć na to pytanie. Ile środków na cele innowacji, na poszukiwanie nowych technologii zostało wydanych i jakie są tego efekty? A to w jakim czasie? Ja myślę... Nie. To daje zawsze ogromne zyski. Nie. Właśnie to okazało się później, że te prace, które wykonano, to już prace wykonano wcześniej, tylko powielono to, po prostu ktoś wyciągnął tylko kasę, miliardy złotych i tyle. Czyli pańskie pytanie dotyczyłoby jakiego okresu? Okresu zarządów PO i PSL.
Czy zakres tego pytania jest jasny, panie ministrze? Tak, ale ja nie jestem stroną w odpowiedzi, dlatego że to Ministerstwo Gospodarki lub Ministerstwo dzisiaj aktywów państwowych powinno się w tym zakresie wypowiedzieć. Udzieli panu dokładnej odpowiedzi pan główny geolog kraju, pański poprzednik, pan Jędrysek, a jak już tak daleko jesteśmy, to te sprawy, które są związane z tym nowelizacją teraz tej ustawy, one wróciły z powrotem do Ministerstwa Ochrony Środowiska drugiej instancji, a przed tym przekazano je do prokuratury. Ta sprawa jest w prokuraturze. Czy pan wie, jak daleko jest, jakie są zarzuty, tak? Bo zarzuty do prokuratury zgłosił minister ochrony środowiska, główny geolog kraju. Czy pan wie, jakie są zarzuty odnośnie właśnie tego, co dotyczy ta nowelizacja? Nie jestem upoważniony do odpowiadania na tego typu pytania. Z całym szacunkiem, dlatego że nie mam tej wiedzy, to jest wiedza w prokuraturze. To jest wiedza ale pozew złożył główny geolog kraju, Ministerstwo Ochrony Środowiska. To pan powinien być... Nie ma takiego pozwu złożonego przez głównego geologa kraju. Nie ma takiego zawiadomienia. Czy jest rozbieżność co do faktu? Czy jest zawiadomienie? Czy nie ma zawiadomienia? Czy mamy informacje, które mogłyby nam pomóc sprecyzować pytanie do pana ministra? Pan doktor Dziadzio powiedział na komisjach, że sprawa wróciła do prokuratury i jest rozpatrywana. Sprawa wróciła do nas, do drugiej instancji, do rozpatrzenia. Natomiast ale w lipcu 2018 roku przekazano sprawę do prokuratury. I teraz jest... Akta w sprawy wracają powoli do Ministerstwa Klimatu w tej chwili. Wróciły z prokuratury. Tak. No, ja nie wiem, kto zawiadomił, nie główny geolog kraju zawiadamiał. Mikrofon. To ja tylko odpowiem, proszę państwa. Jeśli chodzi o węgiel kamienny, to ja złożyłem zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę. Z dowodami nie do odparcia. Nie wszczęto nawet śledztwa. Drugie, bym poprosił o pytania, które chciałbym się przygotować. Drugie włożyłem do CBA, do Centralnego Biura tego. Nie do podważenia. Nie wszczęto śledztwa. Dzisiaj w tym jest rzecz, że dzisiaj wszystkie instytucje państwa, wszystkie współpracują razem po to, żeby wyprowadzać majątek do obcego kapitału i po to, żeby pauperyzować polskie społeczeństwo i wywłaszczyć go do gołej ziemi. Pan twierdzi, że PiS zaniedbuje sprawę, to mogłoby wsadzić PO i PSL do kryminału i PiS tego nie robi, tak? Tak jest, panie prezesie, tak jest. Panie przewodniczący, ja jedno słowo. Bardzo, chwileczkę, zaraz oddam głos. Bardzo proszę o przekazanie tej dokumentacji, o której przed chwilą była mowa, tak żebyśmy mogli prosić pana ministra o ustosunkowanie się do zarzutów, które, jak rozumiem, zostały zawarte w zawiadomieniach. Maje główny geolog kraju, bo oni złożyli te zawiadomienia. Ja tylko mogę dać moje zawiadomienia. Świetnie, właśnie. Ja dam moje. Nie proszę o to, czego pan nie ma, tylko proszę o to, co pan ma. Okay. Tak? Zaś pan minister na pytanie o to, czy główny geolog kraju składał jakiekolwiek zawiadomienia do prokuratury, pan minister dzisiaj odpowiada, że nie było takich zawiadomień. Bardzo proszę o odpowiedź na takie pytanie na piśmie. Ale ja mam pytanie, dlaczego, skoro pan ma takie materiały, to myśmy nie dostali powielonych tych materiałów przed posiedzeniem. To by się inaczej rozmawiało. Ale panie pośle, ja mam tyle materiałów, że jakbym chciał panu przesłać, to nie wiem, co panu przesłać, bo to jest debata na 24 godziny przez miesiąc. Czy pan Krzysztof Tytko pozwoli innym zadać jeszcze pytania panu ministrowi? To bardzo proszę, idąc może wedle ruchu wskazówek zegara, o pytanie. Bogdan Gizdoń, ja mam pytanie do pana ministra, bo jestem bardzo zagubiony po tym, co pan minister mówi. Pan minister i minister Jędrysek zajmowali to samo stanowisko. Pan minister Jędrysek zajmował to stanowisko 6 lat. I opinie o zasobach są diametralnie różne. Więc ja mam taką sugestię, żeby skonsultować
z panem ministrem Jędryskiem, bo podejrzewam, że pan minister Jędrysek ma większą wiedzę od pana ministra. Jeżeli chodzi o ilość zasobów, to się diametralnie różni. To może proszę się zapytać pana profesora Jędryska, na jakiej podstawie on oszacował te zasoby i wtedy będziemy merytorycznie rozmawiać. To był minister polskiego rządu. Ja też jestem ministrem polskiego rządu, mam dostęp do tych samych danych geologicznych, potrafię je czytać i rozumiem te dane, o których mówię. Czy to był fikcyjny minister polskiego rządu? Odpowiada sobie pan sam na to pytanie. Czy jesteśmy w stanie sprecyzować to pytanie? Czy na przykład moglibyśmy przedstawić jakąś opinię pana ministra Jędryska, do której prosilibyśmy, żeby pan minister... Z czego ta różnica się wzięła? Tak, pokazałem państwu dokumenty związane z zasobami, które oficjalnie, które nie ma innych dokumentów odnośnie zasobów geologicznych w Polsce, nie ma. Nikt nie przeprowadził żadnej alternatywnej dokumentacji w żadnym obszarze. Nie ma takich dokumentów. Jeśli są dokumenty, ja państwu powiem, to są fikcyjne dokumenty, że ktoś sobie wydaje mu się, że takie zasoby mogą istnieć. Wydaje, nie ma potwierdzenia żadnymi badaniami. Przepraszam. Bardzo proszę, jeśli mogę sugerować, proszę przedstawić jakąś wypowiedź pana ministra Jędryska, zacytujmy ją i poprośmy pana ministra o ustosunkowanie się do wypowiedzi jego poprzednika. My tutaj mamy materiały. Świetnie. Czy mógłbym prosić o ich przekazanie? To bym prosił o dostarczenie mi takich dokumentów. To jeszcze mam ostatnie pytanie. Jeszcze momencik. To my przygotujemy te wypowiedzi pana ministra Jędryska. Momencik, proszę państwa. Zakupiono kilka lat temu super urządzenie Rolls-Royce, jeśli chodzi o geologię, tak zwany SHRMP, elektroskop jonowy, który jest o bardzo dużej rozdzielczości i on może w dużym stopniu, badając siarczki i tlenki, rozpoznać na podstawie tych próbek, jak dzisiaj, jeśli chodzi o wykorzystanie tego... Tak, jest uruchamiany projekt w tym zakresie w tej chwili GUFPiG-u, zgadzam się. Był on niewykorzystywany przez jakiś okres czasu, również za zgodą, jak sądzę, pana ministra Jędryska na to, żeby go nie wykorzystywać, potwierdzam. Teraz zostaje uruchamiany, żeby te działania zostały zintensyfikowane, żeby on został wykorzystywany należycie. Ja panu powiem, dlaczego był niewykorzystany. Bo w międzyczasie, gdyby był wykorzystany, to by były bardziej znane dzisiaj nasze zasoby geologiczne, gdyby był wykorzystany, bo po to był kupiony, został wstrzymany i teraz jak już wydano te wszystkie koncesje, a teraz jeśli chcesz się załatwić, żeby ta sprawa do tyłu została załatwiona, to jak już będą mieli zagraniczne kapitały koncesje przyznane, to one już teraz będą korzystać znowu z naszego Rolls-Royce'a i będą dalej badać, żeby ułatwić im dalsze rozpoznanie. Czy z tego stwierdzenia wyłania się jakieś pytanie, które moglibyśmy zadać panu ministrowi? No pan minister odpowiedział, że Ministerstwo Ochrony Środowiska kupuje najdroższe urządzenia. Dobrze, więc pytanie o to urządzenie, rozumiem. A ich nie wykorzystuje. Dobrze, a zatem prosimy o informację na temat tego konkretnego urządzenia. Proszę o ciszę. Pan minister wie, o jakim urządzeniu mowa, prawda? Oczywiście, że świetnie. Wiem. Świetnie, to bardzo prosimy jeszcze raz o informację. Uruchomiłem to urządzenie, a około roku było niewykorzystywane. To bardzo prosimy o informację na piśmie w sprawie tego urządzenia. Decyzja zakupu, koszta, czas bezczynności, okres wykorzystania i efekty wykorzystania tego urządzenia, panie ministrze, w osobnym punkcie. Jesteśmy w stanie puścić profesora Jędryska wypowiedzi. Bardzo, jesteśmy przygotowani. Będę już bardzo wdzięczny za przekazanie. Szanowni Państwo, przekazanie wypowiedzi pana ministra Jędryska w postaci takiej informacji, która może służyć sformułowaniu pytania. Formalny. Pan powiedział, że ustaliliśmy, że to urządzenie, jakie by nie było, ono już od roku było kupione, niewykorzystywane. Pan minister jest dopiero od pół roku ministrem. To dlaczego pan Jędrysek go przez pół roku nie wykorzystywał?
Pytanie moje było takie same. Dlaczego nie było wcześniej wykorzystywane? Już postawiliśmy to pytanie i pan minister... Niesamowite. Jak to? Szanowni Państwo, ten punkt... No skoro od roku jest kupione, a pan panie jest prezesie, panie prezesie, to pytanie zostało już postawione, pan minister je zanotował i udzieli nam odpowiedzi na to pytanie. Jakie są następne pytania? Bardzo proszę. Jerzy Lipka, Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej. Otóż w referacie nie było mowy o ewentualnych złożach uranu tutaj na terenie Polski, czy możliwości pozyskania uranu dla naszych elektrowni jądrowych tutaj z rodzimych złóż. Ja miałem dostęp do takiego dosyć ciekawego opracowania Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, które mówią, że w północno-wschodniej Polsce, a także na Mierzei Wiślanej są złoża dosyć perspektywiczne, może nie tak bardzo duże, ale możliwe do wykorzystania dla energetyki jądrowej. Czy pan mógłby to potwierdzić? Nie ma takich złóż, nie potwierdzam tego. Jedynie zasoby uranu, które były w rejonie, w Sudetach, w rejonie Kowar. Tam zostały wyeksploatowane. Nie mamy takich złóż na terenie naszego kraju. Przynajmniej nie są rozpoznane w tym zakresie, którym pan powiedział. To jest jeden z elementów. Druga sprawa, jeśli by były nawet na terenie Suwalszczyzny, to są na dużych głębokościach, czy w granicach, tak jak mówię, 800 i głębiej metrów. To jest kolejny element. Trzecia sprawa jest taka, że dzisiaj do elektrowni atomowych kupuje się paliwo, które jest już wzbogacone w odpowiedni sposób, przygotowane, jest wsadem. Czyli jeśli będziemy nawet budować elektrownię jądrową, ja prawdopodobnie będziemy, to w związku z tym będziemy kupować już paliwo, które będzie przygotowane odpowiednio do tej technologii, jako wsad. Bardzo prosimy zatem o odpowiedź na pytanie o występowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ewentualnych pokładów kopalin sposobnych do wykorzystania w procesie pozyskiwania energii jądrowej. Czy dobrze sformułowałem pytanie? Uranu i ze szczególnym uwzględnieniem uranu i toru. Proszę o następne pytanie. Łukasz Łapka, mam takie pytanie. Z jakiego kraju byśmy ewentualnie mogli pozyskiwać takie paliwo do elektrowni atomowych? Poza moim obszarem całkowicie pytanie w tej chwili. Ciekawe, jakiego? Nie z Iranu. Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Afryka Południowa. Szanowni Państwo, na terenie Rzeczpospolitej już działa elektrownia jądrowa. Pierwszy reaktor Maria w Sidrze. Szanowni Państwo, w Polsku już bardzo istnieje, przepraszam, takie paliwo bardzo, nabywa. No, bardzo przepraszam, to jest temat, szanowni Państwo, dla mnie osobiście pasjonujący i bardzo chętnie poświęcę temu tematowi osobną część naszego spotkania. Rozumiem, że pan minister pragnie się pożegnać z nami w tej chwili. Można jeszcze? To jeśli pan minister pozwoli, jeszcze zamkniemy serię pytań. Jeśli pan minister łaskaw jeszcze kwadrans z nami zostać. Ja mam następne spotkanie. Możemy jeszcze kilka wypowiedzi ministra Jędryska? Tak. Ale możecie mi państwo przekazać, bo wypowiedź, proszę mi wypowiedzi dać i udokumentowane wypowiedzi faktami. No to pan podważa wiarygodność pana ministra. Szanowni państwo, ja mogę powiedzieć, że za 2 lata polecimy na Marsa. Powiedziałem. Natomiast przyjdźcie tą moją wypowiedź o fakty. Ile pytań mamy jeszcze do zadania? Bardzo proszę. Dobrze, 2 minuty, bardzo proszę. Panie ministrze, Sławomir Zakrzewski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego. Proszę pana, jakby się, nie daj Boże, okazało, że pan prezes Krzysztof Tytko ma rację i poniżej pokładów, do których się państwo polskie dokopało, czyli poniżej 1200 metrów, są tak olbrzymie bogactwa naturalne, nasze zasoby, to jakie mechanizmy obronne, ochronne naszego majątku, nas, suwerenów, ma rząd polski? Czy te koncesje, które już przyznaliście, nie spowodują tego, że te firmy obce będą mogły eksploatować wszystko, co tam się znajduje, ponieważ
tamte technologie wydobywcze, jeśli chodzi o odwierty, poszukiwały takich prostych pierwiastków, takich najbardziej znanych. Natomiast obecnie wiemy, że jest możliwość znalezienia pierwiastków rzadkich, które są poszukiwane na całym świecie i są o wiele droższe od miedzi, węgla, ropy, gazu i tak dalej. Jakie macie mechanizmy, żeby chronić interes narodu polskiego jako właściciela tych złóż? Krótko powiem, nie ma dzisiaj technologii otworowej, które by poniżej 1000 metrów czy głębiej umożliwiały eksploatację rud ziem rzadkich. Nie ma takiej technologii w tej chwili i my mamy nierozpoznane w ogóle w tym obszarze. Nie mamy. Ja odpowiadam panu głównemu geologowi. Szanowny panie, zaraz oddam panu głos. Panie ministrze, proszę zatem o zanotowanie pytania zadającego, proszę o skorygowanie, jeśli moje podsumowanie uzna za nie w pełni trafione. Proszę o sformułowanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób koncesje wydawane przez ministerstwo zabezpieczają ewentualne przyszłe profity z eksploatacji złóż znajdujących się na terenach objętych koncesją, ale poniżej poziomu dziś dostępnego i znanego do eksploatacji. Innymi słowy, czy w ogóle wydawane koncesje wprowadzają takie rozróżnienie? Oczywiście. W jakim stopniu wydawane koncesje są przywiązane punktowo do pierwiastków czy bogactw, o które koncesjobiorcy wnioskują, o dostęp do których wnioskują, czy poszukiwanie których podejmują? I czy zatem Rzeczpospolita będzie mogła upomnieć się o te bogactwa, gdyby jakaś skokowa zmiana technologiczna uczyniła te głębsze pokłady dostępnymi? Czy dobrze streściłem pana intencje? Tak, rzadko się z panem zgadzam, panie pośle, ale w tym przypadku tak. Koncesje są wydawane na poszukiwanie konkretnych rzeczy. Jak mamy węglowodory, to na węglowodory nie badamy niczego innego. Jak na sole, badamy sole. I tak dalej, i tak dalej. Dla każdego pierwiastka, czy dla każdego minerału są określone parametry i określone badania, które przedsiębiorca ma wykonać. Nie ma takich koncesji, które byłyby poza kontrolą i wydawane zostały w celach zbadania, bo chcemy coś tam zbadać. Jeśli badania są tego typu prowadzone, to tylko i wyłącznie przez służbę geologiczną polską w celach konkretnie zdefiniowanych. Jeszcze raz chciałem to sprecyzować. Jeżeli firma dostaje koncesję na wydobycie minerału A. Na poszukiwanie. Dostanie koncesję na wydobycie, a przy okazji się okaże, że jest tam minerał B, to ona musi mieć osobną koncesję. Ma to rozpoznane, musi to udokumentować w dokumentacji, która zostaje zatwierdzona. Jak nie udokumentuje, tylko po prostu będzie wydobywała dalej, to co? To nie wydobędzie, dlatego że Wyższy Urząd Górniczy analizuje i sprawdza wszystkie zasoby, które są wydobywane w danym złożu i znamy, jakie są pierwiastki, minerały w danym złożu. Panie ministrze, ponieważ jak mi się zdaje, to pytanie trafia sedno naszych tutaj zainteresowań i naszych trosk, z których wynika także i to dzisiejsze zebranie. Bardzo prosimy, mimo że pan tu pokrótce ustnie na to pytanie odpowiedział, bardzo prosimy, żeby pan formalnie odpowiedział w tej sprawie na piśmie, żeby pan sformułował stanowisko rządu i żeby pan przedstawił stan prawny złóż. Jeszcze tak to w podpunkcie sformułuję. Stan prawny i sytuację własnościową złóż dziś jeszcze nieodkrytych, a znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To ja odpowiem troszkę panu głównemu geologowi. Pan minister zapisał to pytanie. Następne pytanie, ale bardzo proszę. Darek, pozwól mi, bo panu chodzi. Ja tylko chcę odpowiedzieć tak. Pan główny geolog kraju powiedział, że jest geologiem, a ja nie,
a on nie wie. Ja się tym obserwuję. Jest technologia otworowa wydobycia właśnie tych pierwiastków ziem rzadkich. Wprowadza się do górotworu bakterie, które rozkwaszają środowisko i zamieniają ciało stałe w roztwór i ten roztwór jest wydobywany na powierzchnię i z tego roztworu się wydobywa to, ten. To proszę się zapoznać, panie główny. Ja też nie będę już odpowiadał. Ale proszę się zapoznać. Ja panu prześlę tutaj filmik, żeby pan się zapoznał. Bioługowanie, żeby pan się tym zapoznał. A druga sprawa, chcę wam powiedzieć jedno. Odnośnie tego pytania, że kiedyś były takie przepisy, że jeżeli ktoś wystąpił o koncesję na dany surowiec, to występował tylko o ten surowiec, ewentualnie o kopalinę towarzyszącą. A dzisiaj jest tak, że jeśli on występuje na przykład miedź, ale on udokumentuje i w tej miedzi będzie już złoto, srebro, platyna, kobalt, nikiel i tak dalej. Także on automatycznie, jak to udokumentuje, to już wszystko wydobywa. I to jest, i bo to jest... wszystko ma obowiązek udokumentować. No ale to jest oczywiste, jak będzie zrobił, to udokumentuje tylko w tym sensie, że niby dostał koncesję na miedź, a przy okazji wydobywa złoto, srebro i tak dalej. Panie ministrze, bardzo proszę pana o odniesienie się do tej bardzo znaczącej wątpliwości, która się wszystkie tutaj zarysowała. Wszystkie zasoby kopalin, które są udokumentowane w złożu, podlegają dokumentacji. Ale czy podlegają też osobnemu koncesjonowaniu? A czy weryfikacji w trakcie wydobycia też podlegają? Nie, tak, nie. Oczywiście. Przez kogo? Przez Wyższy Urząd Górniczy. Jak często? Ale to jest, nie pytajcie się, bo to cały czas. O to chodzi, nie? Po prostu pytanie, jest, odpowiedź jest taka. Koncesja uzyskana raz na jakiegoś surowca, jak udokumentuje, to jest ten podmiot gospodarczy jest właścicielem i właśnie o to się toczy gra. Bo ta miedź, o którą złożona została koncesja, się może okazać, że jest 10 razy mniej warta od wszystkich tych pierwiastków tuczladowych. Szanowni państwo, zarządzam przerwę w posiedzeniu naszego zespołu. Jest kwadrans po trzeciej. Szanowni państwo, żegna się z nami pan minister i chciałbym się grzecznie z panem ministrem pożegnać. Wszystkie zadane przez państwa pytania zostaną zarejestrowane, są zresztą wielostronnie rejestrowane i wszystkie pytania zostaną przekazane jako uzupełniające panu ministrowi. Pan minister obiecał nam nie tylko udzielić odpowiedzi formalnie, pisemnie na te pytania, ale pan minister obiecał nam również zreferować swoją odpowiedź na te pytania podczas kolejnej swojej obecności na jednym z następnych posiedzeń naszego zespołu. Czy tak, panie ministrze? Kwestie formalne jeszcze. Ja bym bardzo prosił wszystkich pytających, żeby te pytania, jak również dokumentacje, jak mają przesłani nam wcześniej, żeby te pytania były napisane, bo proszę wybaczyć, ja nie jestem usatysfakcjonowany wypowiedziami pana ministra, ale również pytania są zadawane w taki sposób, że po prostu nie sposób na nie odpowiedzieć, bo to są odpowiedzi już z góry. Panie pośle, bo pozostały same pytania niewygodne, w związku z powyższym tych odpowiedzi nie otrzymamy. Ale to, co robicie dzisiaj panowie w stosunku do nas, jako organizatorów tego spotkania, jest to buta, arogancja i lekceważenie. Tamten minister wyszedł po kilkudziesięciu minutach po swojej wypowiedzi i pan nie ma dla nas dzisiaj poświęcić czasu. A ludzie przyjeżdżają z Katowic, z całej Polski i pan się w jakiś sposób grzecznie chce usprawiedliwić. W sposób grzeczny chcemy się do pana również ustosunkować i podziękować panu, tylko że w dalszym ciągu grzecznością po prostu nas lekceważycie. Wyjdziecie sobie i będzie, kiedy następne spotkanie nasze będzie? Szanowny, za miesiąc, za dwa? Szanowny panie, zarządziłem przerwę, spotkajmy się o 15:30, kontynuujmy bez pana ministra naszych zespołów. Bez pana ministra. Panie ministrze. Panie pośle, urządziliście sobie dzisiaj polowanie na pana Tytko i na nas. Jest to typowe polowanie i lekceważenie suwerena. Zanim pan wyjdzie, ja się zobowiązuję przekazać na pendrive'ie wszystkie wypowiedzi pana ministra Jędryska, który mówi o zasobach naturalnych. A pan Górnik się wyspał i teraz ma najwięcej uwag na koniec. Proszę pana, to też jest szacunek do nas, że pan przychodzi na posiedzenie i pan śpi. Ja myślałem, że w domu można się wyspać. Do 15:00 kontynuujemy nasze posiedzenie. Tak. Ja już widzę 4, 3, 2, 3.
O ile się nie mylę, jeżeli pan zadawał pytanie, to ja chyba nie spałem, prawda? Ja wszystko widzę przecież. Mam tu lusterko w tym. Mam tu lustro w tym i widzę. Chce pan kwiatkiem nożnym? Panie ministrze, 30 lat. Że to nie żołnierze są? Nie mamy sobie. I my w sprawie, że od własnej ręce jesteśmy też zagrożeni i chcemy wyjaśnić, dogłębnie chcemy wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Panie ministrze, czemu pan dezawuje wypowiedzi pana ministra i ministra? Ja mam wiedzę. Więc konsultacje z panem ministrem, jak nie sobie polecić? Jak ja tak wyjaśnię? Ja pana obserwuję, ty wiedzieli jak dalej, także... Polskiego rządu, komu ja mam wierzyć? Trzeba mi podziękować, nie? Bo pan jakby wraca do takiej tej logiki, nie? Bo to, no ale ja. Tak. Pan mówi, przepraszam bardzo, to co pan mówi przez 10 minut, to się zdaje streścić w pytanie 20-sekundowe. Ale pan najpierw zadać pytanie, a dopiero potem po odpowiedzi ministra może pan dodać swoje komentarze. Jak pan to tak robi, to pan powoduje, żeby pan minister sobie ucieka od odpowiedzi w ogóle, no, bo on nie może odpowiedzieć na takie pytanie. No więc ja staram się robić z jego. Tu mi mówią, że ja śpię. No to jest, bo ja śpię, no to jest głupota. Grajcie, panie pośle. Panie o, więc nie jestem uzasadniony odpowiedziami pana ministra, zdecydowanie. Proszę się to włączyć. Jest to brał, bo naprawdę obrywają nas jak przepis, jak klepną ustawę za tydzień czy za dwa, którą w piątek chyba Senat odrzucił. Ale teraz wraca do Sejmu. Jak to klepną, to te odpowiedzi, bo to będzie już tarta powiedź. Nie mamy biznesu. Dlatego mówię. Ta ustawa dotyczy tak naprawdę tylko jednej firmie, Manning Cooper, także... Dobrze, ale proszę pana. Nie jestem, jeszcze raz mówię, sposób prezentacji przez pana Tytko, mówiąc między nami, no, odnoszę wrażenie. No nie chaotyczne, tylko jak mówi, jeżeli ktoś mi mówi, że są bakterie, które zżerają minerały, to jest to po prostu wariat. No nie ma bakterii, które zżerają minerały i zamieniają je w płyn. Nie, no tak powiedział, no to po prostu wariat. No. To odbiera całkowitą wiarygodność temu, co mówi, no więc... Ale to są takie lapsusy, wie pan, bo każdy się zdarza, ale proszę zwrócić uwagę, jaką on ma wiedzę. Ale jaką on ma wiedzę? On ma wiedzę tylko ten, który ma od pana Jędrysko. No więc teraz pytanie, skąd pan Jędrysko ją ma, prawda? Bo skąd miałby wiedzę, no? Grzebie, szuka po świecie i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie chcę, żeby poza tym, Na pytanie, skąd wie, że są te zasoby ropy, to on mówi, bo z Arabii Saudyjskiej. No skąd ma wiedzieć, że Arabii Saudyjskiej, że w Polsce są zasoby ropy. No. Być może są, być może nie ma. Ja nie wiem, być może 10 kilometrów pod powierzchnią są zasoby złota, prawda, ogromne, ale przecież tego nikt nie wie. No więc...
Wie pan, no, trudno na tak formułowane pytania ani pan minister, ani ja bym nie mógł udzielić odpowiedzi. Jest to po prostu niemożliwe. Jest to niemożliwe. Bardzo naiwne przekonanie, że pan zaprosił. Ale o czym wiedza jest też dostarczana od profesora Prokopiewicza, który mieszka w Londynie, obywatel amerykański i tak dalej, i tak dalej. Ja widziałem o tyle amerykańskiego, który tłumaczył, że samolot nas ściągnięty magnesem. Więc nie, no niech pan nie żartuje, poważna sprawa. Pan Grzegorz wszystko ma, książki dostarczyłem i tak dalej, i tak dalej. Was nadzieja. Gdzie ja mam? Bo to naprawdę jesteśmy chyba na tropie czegoś takiego, że... Możliwe, że tak, możliwe, że nie, ale... Pan nadzieja jest. Możliwe, że tak. Popowicz też tam zdobył. Ale my się staramy być w miarę obiektywni. Wysłuchujemy... Przecież ja na miejscu pana Brauna bym nie wytrzymał tego gadania, które pan tylko tutaj mówił. No bo z drugiej strony jednak, no... Pan minister coś tu albo nie odbywa pytania, albo źle odpowiada. Ja chcę od niego wydobyć. Bo się okaże, wie pan, że tego Rolls-Royce'a to zamrożni nie na rok, tylko na trzy. I będzie to, co pan mówi, wie pan. Ja nie wiem, no szczerze mówiąc. Podział, że są tacy to formalnie bardziej... Czułem, że mamy się wizytówki, proszę. A w ogóle się widujemy po twocku, na rowerku i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Także wie pan. No. Ale jest zaproszony. No to jeżeli pan nie przypomina, to pan nie jest... Głupia sprawa. Wie pan, wszystkie, całe wydobycie jest loterią. Prawda? Ktoś drąży, robi dziurę w ziemi, albo coś znajdzie, albo nie znajdzie. My jesteśmy też, ja też jestem ze Śląska, mieszkam w Stanach, nieważne, w każdym razie, panie pośle, pytanie jest, wie pan, o nasz węgiel. My mamy 85% zasobu węgla w całej Europie. Proszę o koreferat. Proszę posłuchać, Niemcy mają już trochę... Skąd Niemcy mają, Hiszpanie mają? Rosjanie mają. To jest te 15%, my mamy 85%. No dobra, może plus minus tam powiedzmy, tam niech będzie 10-20. Miejmy połowę tego. Węgiel jest B i tak dalej, i tak dalej. Bruksela i Niemcy chcą nam to zamknąć. No to nie musi pan przekonywać.